Dobry wieczór Państwu. Bardzo się cieszę, że Państwo dzisiaj w komplecie, jak zwykle, wszyscy uczestnicy naszych spotkań cyklicznych, już te twarze, tyle wiedzy. Bardzo Państwu dziękuję. Mamy pewien problem związany z nagłym i niespodziewanym atakiem zimy w styczniu, polegający na tym, że pan doktor Władysław Buchak dociera, ale dotrze. Także w pewnym momencie będzie to na pewno suspens naszego spotkania. Pojawił się pewien dżentelmen, który jeszcze bardziej ożywi i tak już ciekawą rozmowę z panem redaktorem Cezarym Gmyzem, którego przedstawiać Państwu nie muszę, ale proszę bardzo o oklaski dla naszego gościa. I tak pro domo sua, przypominam, że to kolejne spotkanie z cyklu, który organizuje przystanek Historia Centrum Edukacyjnego Instytutu Pamięci Narodowej imienia profesora Janusza Kurtyki oraz Szczeciński Oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Tajemnice wywiadu i kontrwywiadu. Dziś będziemy rozmawiać o rzeczy, która wszystkim jest nam znana, ale jednocześnie wokół której krążą niesamowite legendy, a także powstają książki, których autorzy odkrywają wszystko, a potem się okazuje, że jest jeszcze inaczej niż napisali. Będziemy mówić o agenturze komunistycznej w Watykanie. Oczywiście prawdopodobnie skupimy się na okresie, kiedy papieżem był nasz krakowski kardynał Karol Wojtyła, ale prawdopodobnie też i późniejsze, i wcześniejsze asocjacje będą. Spotkanie będzie miało nieoczekiwany przebieg, bo nasz gość będzie mówił o rzeczach, które zmrożą krew w Państwa żyłach, a potem niespodziewanie Państwo będziecie mieli głos, będziecie mogli zadawać pytania. Bardzo dziękuję za to, że Państwo jesteście i od razu chciałbym, żeby pan redaktor Cezary Gmyz, który jest znany z potyczek sądowych, między innymi z Tomaszem Turowskim, może właśnie od kwestii Tomasza Turowskiego rozpoczął opowieść o agenturze w Watykanie. Bardzo proszę. Dobry wieczór, dziękuję bardzo za zaproszenie Witkowi, dziękuję oddziałowi w Szczecinie, dziękuję przystankowi Historii, a przede wszystkim dziękuję, że Państwo zechcieli tutaj przybyć, żeby mnie posłuchać. Ja oczywiście tutaj muszę od razu powiedzieć, że ja mam pewnego rodzaju wyrzuty sumienia w stosunku do Państwa, ale tak w ogóle do znacznie większego grona moich czytelników czy moich widzów, ponieważ wciąż nie ukończyłem książki poświęconej działalności departamentu, przede wszystkim Departamentu Pierwszego na kierunku Stolica Apostolska, na kierunku watykańskim. Natomiast trzeba od razu stwierdzić, że jeżeli chodzi o to, co się działo w Stolicy Apostolskiej i sam przypadek Tomasza Turowskiego, no ja już kilkanaście razy na ten temat opowiadałem, też to powstało kilka moich publikacji, wciąż mamy nieukończony film na temat tej postaci, natomiast rzeczywiście jest to jedna z najciekawszych postaci na firmamencie Departamentu Pierwszego, dlatego że w moim przekonaniu, niezależnie od tego, jak ludzie Kościoła zaprzeczają, był to mimo wszystko jeden z najskuteczniejszych oficerów Departamentu Pierwszego na tym kierunku. Człowiek, no, który ma życiorys, bym powiedział, poniekąd powieściowy. Przy czym ten życiorys jest oczywiście też życiorysem zakłamanym. Jak wiemy, Tomasz Turowski dzięki Gazecie Wyborczej opublikował swoje wspomnienia na temat działalności w Departamencie Pierwszym i to wydała wydawnictwo Gazety Wyborczej. Natomiast autorzy, którzy się zmierzyli z Tomaszem Turowskim, oczywiście nie mieli świadomości, że rozmawiają z osobą, która jest w 100%, no może nie w 100%, no ale w dużej mierze jest osobą, która jest profesjonalnym funkcjonariuszem wywiadu, człowiekiem, który przez okres zarówno komunistyczny, jak i potem do
momentu swojego procesu lustracyjnego był szkolony do tego, żeby przede wszystkim kłamać, wobec czego ta książka zawiera szereg, powiedzmy to, informacji, które są informacjami mającymi wybielać Tomasza Turowskiego, ale niestety nie pozostających w zgodzie z wiedzą pochodzącą z dokumentów. Wiedzą wciąż niepełną, dlatego że chociaż zlikwidowano zasób, tak zwany zbiór zastrzeżony, to wciąż spora część dokumentów, można się zorientować po paginach teczki, że to jest mniej więcej około połowy dokumentów, które były w tej teczce, wciąż są informacjami niejawnymi. To dotyczy przede wszystkim tego końcowego okresu komunizmu. Ale może zacznijmy od tego, dlaczego Turowski jest postacią tak interesującą. Ja w ogóle mam taką swoją teorię, że Watykan, Stolica Apostolska, był największym sukcesem Departamentu I w ciągu istnienia całej tej struktury wywiadowczej, począwszy jeszcze od tego, kiedy się nie nazywał Departamentem I, bo jak wiemy, to dopiero od reformy MSW się to zmieniło. Wcześniej on tam nosił rozmaite numeracje i tak naprawdę Watykan był przedmiotem bardzo dużego zainteresowania już od początku samego istnienia służb specjalnych PRL-u, kiedy jeszcze, no szkoda, że imiennik dzisiejszego prowadzącego, czyli doktor Bagieński, zachorował, ponieważ on się zajmował również tym pierwszym okresem. Zresztą polecam Państwu serdecznie jego książkę. Zresztą też był Witek Bagieński tutaj gościem przystanku Historia. On opisuje początek tej działalności, kiedy wywiad PRL-owski, który się kształtował, już położył bardzo duży nacisk właśnie na pozyskiwanie informacji ze Stolicy Apostolskiej. Było to związane z rzeczą oczywistą, dlatego że duchowieństwo polskie, które było w Stolicy Apostolskiej po II wojnie światowej, to w dużej mierze byli ludzie związani albo z drugim korpusem, albo ludzie, którzy pochodzili ze starych elit polskich, no, tych, którzy się na szczęście nie znaleźli w dołach katyńskich, i takie osobowości, jakie były dostępne w Watykanie, one w sposób naturalny wywoływały zainteresowanie, dlatego że Watykan, ja powiem szczerze, nie wierzę w to, że Józef Stalin kiedyś, jak głosi plotka, powiedział, pytał się, ile dywizji ma Stalin, ile dywizji ma papież, ponieważ był to jeden z zasadniczych kierunków wywiadowczych nie tylko polskich, czy też PRL-owskich służb specjalnych, które miały, od razu podkreślmy, największe sukcesy spośród służb bloku sowieckiego w inwigilacji Watykanu, a o przyczynach zaraz powiem, a dlatego, że ta struktura, która była strukturą zawsze ponadnarodową i globalną, mającą dostęp do informacji de facto z całego świata, bo Kościół katolicki nawet w tych miejscach, w których do dziś jest nieoficjalnie, przepraszam, oficjalnie niedostępne, jak na przykład no, w Korei Północnej, czy w Chinach, czy w krajach islamskich, gdzie bywa zakaz, on ma swoje struktury, które są strukturami bardzo dobrymi, strukturami, które dostarczają na poziom watykański bardzo dużo informacji, wobec czego ta Stolica Apostolska jako struktura międzynarodowa jest przedmiotem zainteresowania no nie tylko służb sowieckich, ona jest przedmiotem zainteresowania służb całego świata, i wszystkie służby, które chcą działać w jakiś sposób globalnie, inwigilują Stolicę Apostolską albo wręcz mają tam swoich oficerów, i jest rzeczą oczywistą, że ta struktura wywoływała również zainteresowanie Departamentu I, czy szerzej wywiadu komunistycznego, ale przede wszystkim wywiadu cywilnego, bo wywiad wojskowy był na tym kierunku dużo mniej aktywny, chociaż wiemy z ostatniej publikacji Tomasza Krzyżaka dotyczącej arcybiskupa Głodzia, że jednak był aktywny. Ja do swojego czasu myślałem, że w ogóle się nie zajmował sprawami watykańskimi. Publikacja Tomasza Krzyżaka uświadomiła mi, że jednak mimo wszystko wojsko i wywiad komunistyczny wojskowy również się zajmował Stolicą Apostolską, na co moje wcześniejsze ustalenia nie wskazywały.
Ta działalność związana z inwigilacją Stolicy Apostolskiej, ona była przede wszystkim w początkowym okresie związana z imigracją, która została po drugim korpusie, czy też emigracją polityczną, i z tego względu ona wywoływała zainteresowanie komuny od samego zarania, właściwie od 1944 roku, kiedy te struktury bezpieczeństwa zaczęły się tworzyć. To już wówczas był to obok Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Wielkiej Brytanii jeden z zasadniczych kierunków zainteresowania ówczesnego wywiadu komunistycznego i bardzo szybko zaczęto tam organizować struktury do tego stopnia, że w latach 70. były to już, przepraszam, w latach 60. podczas drugiego Soboru Watykańskiego to były całkiem okrzepnięte struktury, które dostarczały bardzo dobrych informacji, no ale oczywiście ta eksplozja wywiadowcza nastąpiła od roku 1978, kiedy 16 października Karol Wojtyła został wybrany na Stolicę Piotrową, został wybrany papieżem i objął zwierzchnictwo nad Kościołem katolickim, to zainteresowanie eksplodowało. Co ciekawe, w momencie, w którym pojawiały się jakiekolwiek pierwsze informacje dotyczące Karola Wojtyły, jeszcze nie papieża, w dokumentach Departamentu Pierwszego, to jedną z ciekawszych informacji dostarczono przed konklawę, w którym wybrano Jana Pawła I, czyli Albino Lucianiego, w której jeden z oficerów odnotowywał pogłoskę, że podczas tego konklawę i następnie tego krótkiego 33-dniowego zaledwie pontyfikatu, że wówczas już Karol Wojtyła był wymieniany jako tak zwany papabile, czyli osoba, która ma szansę na to, żeby przełamać wielowiekową dominację od Hadriana VI, czyli rzeczywiście kilkaset lat rządów Włochów w Stolicy Apostolskiej. Ale to, co się stało po intronizacji Karola Wojtyły i po objęciu przez niego zwierzchnictwa Kościoła, to tak można powiedzieć, że może nie wszystkie siły i środki Departamentu Pierwszego zostały skierowane na ten kierunek, ale naprawdę rzeczywiście ta inwigilacja osiągnęła swoje apogeum w czasie tego pontyfikatu, dlatego że ja badając dokumentację, która jest dokumentacją zresztą bardzo przetrzebioną, bo jak wiadomo, ta dokumentacja, która dotyczyła czy to Departamentu IV zajmującego się Kościołem, czy Departamentu I na odcinku watykańskim, no to niestety protokoły zniszczeń świadczą o tym, że większość tych dokumentów trafiła do młyna w papierni w Konstancinie i została po prostu przemielona, ale część być może została sprywatyzowana, może gdzieś jeszcze się odnajdą teczki tej sprawy obiektowej, która była prowadzona tak naprawdę od lat 60. z głównej sprawy obiektowej, która była prowadzona przeciwko Watykanowi i tak zwanych podteczek obiektowych, które dotyczyły poszczególnych problemów, takich jak kurie generalne zakonów, czy środowiska opozycyjne działające przy Watykanie, zwłaszcza te środowiska solidarnościowe. Tych dokumentów dzisiaj nie mamy. To, co się zachowało, to przede wszystkim tak zwane materiały informacyjne Departamentu Pierwszego, które stanowią kopie oryginalnych meldunków. Oryginalnych meldunków Departamentu Pierwszego z rezydentury w Rzymie jest stosunkowo mało, natomiast te kopie, które się zachowały w materiałach informacyjnych, to jest coś, co wymagało rzeczywiście bardzo żmudnej analizy i wyciągania z dokumentów mniej istotnych, dokumentów dużo bardziej istotnych, dzięki czemu udało się ustalić, że na kierunku watykańskim działało ponad 100 źródeł. Miał Departament Pierwszy. Jeżeli Państwo by chcieli wiedzieć, jaki to jest odsetek Polaków pracujących w Watykanie, to ja zawsze podkreślam, że to jest podobny odsetek, jak i odsetek zdrajców wśród 12 apostołów, czyli 1 na 12. Mniej więcej, także to jest oczywiście każda zdrada, w szczególności zdrada Kościoła, jest zdradą bolesną, natomiast nie jest to tak, jak głoszą niektórzy, że Watykan był kompletnie zinfiltrowany przez Departament Pierwszy. Nie, była cała masa duchownych, którzy nie ulegli albo którzy ulegli pozornie, a następnie zrywali tą współpracę.
I takich duchownych zdecydowanie było więcej niż tych, którzy zdradzili. O tym to jest bardzo ważne zastrzeżenie. Począwszy, no, mówiłem o latach 60., w latach 60. zaczynają spływać do Departamentu Pierwszego, do PRL-owskiego wywiadu informacje już rzeczywiście bardzo ciekawe, ponieważ dotyczące kulisu przebiegów Soboru Watykańskiego II. I powiem szczerze, że byłem pod wrażeniem pewnego rodzaju przenikliwości człowieka, który nie miał dostępu do tej dokumentacji, a mianowicie do Mackiewicza, który, jak wiadomo, napisał książkę Watykan w cieniu czerwonej gwiazdy. I jego przeczucia co do tego, jak Związek Sowiecki manipulował tym, co się działo na Soborze Watykańskim II i w jaki sposób było kształtowane pewnego rodzaju postanowienia tego samego Soboru, okazały się po konfrontacji z dokumentami i przeczuciami słusznymi i rzeczywiście można powiedzieć, że wtedy podczas II Soboru Watykańskiego mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, że po raz pierwszy Związkowi Sowieckiemu udało się wpłynąć na strukturę, którą uważał za strukturę wrogą i w pewnym momencie wpłynąć w jakimś sensie na przebieg obrad i parę rzeczy, które były postanowieniami Soboru II Watykańskiego, były w jakiś sposób kształtowane również przez służby wywiadowcze bloku komunistycznego. Oczywiście podczas Soboru Watykańskiego, tak jak wspomniałem, nie tylko sowieckie czy współpracujące z Sowietami wywiady działały, działały również wywiady państw świata wolnego. Natomiast one nie miały rzeczywiście takiego przełożenia na to, co się działo w Watykanie w czasie II Soboru Watykańskiego. Potem mamy lata 70., gdzie Gierkowi zaczyna zależeć na pewnego rodzaju normalizacji. No jak wiadomo, te stosunki od milenium między Kościołem rzymskokatolickim a państwem komunistycznym, one były stosunkowymi pogarszającymi się i w pewnym momencie po roku 70, po objęciu przez Gierka władzy, Gierkowi zależy na pewnego rodzaju normalizacji stosunków z Watykanem. I tutaj też ja w tej chwili nie odnoszę się do dokumentów wprost związanych z Departamentem Pierwszym, ale również do krajowych jednostek Służby Bezpieczeństwa, że ten proces też był w pełni, w dużej mierze kontrolowany przez Służbę Bezpieczeństwa, która, no jak wiadomo, miała odrutowaną zarówno siedzibę prymasa, ale miała również odrutowane miejsce, w którym dzisiaj się mieści Nuncjatura Apostolska, czyli przy Alei Szucha. Ona jest rozbudowana o jedno skrzydło, wtedy to był skromniejszy budynek, ale tam się zatrzymywali przedstawiciele Watykanu przybywający na rozmowy z Polską, między innymi Cazaroli, ale też szereg innych, czy Colasuono, te osoby, które były odpowiedzialne za watykańską politykę wschodnią. I jak się czyta dokumenty, stenogramy między innymi z podsłuchów, to pełen przebieg tych rozmów, które się odbywały w tamtym miejscu, bardzo często jest zapisywanych, wobec czego do komunistów mieli na bieżąco spływ informacji, jakie są stanowiska negocjacyjne Stolicy Apostolskiej i jednocześnie dzięki temu potrafili kształtować opinię urzędników watykańskich, wysokich funkcjonariuszy Stolicy Apostolskiej, łącznie z sekretarzami stanu. Było to najbardziej widać przy między innymi sprawie budowy kościołów. Jak Państwo wiedzą, mimo tej odwilży, jaka miała miejsce w latach 70. za Gierka, ten konflikt na linii episkopat, czy szerzej Kościół rzymskokatolicki, partia komunistyczna, on nie wygasł i były robione, no, między innymi takie akty wrogie, jak niewydawanie pozwoleń na budowy kościołów, czy chociażby wcielanie, tak jak księdza Jerzego, wcielanie kleryków do wojska. I ja byłem, powiem szczerze, załamany naiwnością watykańskiej dyplomacji, kiedy komuniści sięgali po taką argumentację, no, występowali watykańscy dostojnicy i mówili, no, to, że jest problem z budową kościołów, na co władze komunistyczne im odpowiadały, znając zapisy rozmów, że no, ale czy we Włoszech nie byłoby tego problemu, gdyby jakiś ksiądz pobudował budynek bez zgody nadzoru budowlanego, i oni tą argumentację kupowali, dlatego że wiedzieli, znali sposób myślenia hierarchii watykańskiej, ludzi odpowiedzialnych za politykę wschodnią, i w dużej mierze trzeba powiedzieć, że to było skuteczne.
Dlaczego mówię, że Departament I był najskuteczniejszą strukturą wywiadowczą w Watykanie? To wynika tylko i wyłącznie z jednego czynnika, mianowicie, że pozostałe państwa komunistyczne de facto nie miały tak silnej struktury kościelnej, jaka była w Polsce. I jest to tylko i wyłącznie zasługa prymasa Wyszyńskiego, który po wyjściu z internowania w 1956 roku przygotował rzeczywiście Kościół do konfrontacji z komunizmem, konfrontacji w większości jednak mimo wszystko pokojowej. I dzięki temu ta potęga Kościoła z jednej strony była dla komunistów problemem, ale z drugiej strony też była wyzwaniem i szansą, jeżeli chodzi o kierunek watykański, z tego powodu, że pozostałe państwa komunistyczne, no zwłaszcza od uwięzienia prymasa Mindeszantego na Węgrzech i de facto zmarginalizowania struktur kościelnych w innych krajach, a przypomnijmy, że inne kraje komunistyczne, no to z wyjątkiem Litwy, nie są kraje o większości katolickiej. No, a cały wschód to jest prawosławie plus tego Rumunia i Bułgaria, a po NRD, Łotwa, czyli Litwa, no, z dużymi silnymi wpływami protestanckimi, ale jednocześnie nie tak silną strukturą kościelną wspieraną przez zaplecze międzynarodowe w postaci struktury państwa watykańskiego. Wobec czego ten główny tak naprawdę do czasu wybuchu Solidarności przeciwnik komunistów, jakim był Kościół, był też dość dobrze zinfiltrowany przez Departament IV. I cały sukces Departamentu I, no 90% sukcesów, jakie Departament I miał na kierunku watykańskim, był związany z werbunkami krajowymi. Czyli z tak zwaną, coś co nazywano żartobliwie w Stolicy Apostolskiej mafią polską, czyli tymi duchownymi, którzy przybyli do Stolicy Apostolskiej razem z Karolem Wojtyłą i którzy objęli stanowiska, czy to w strukturach Sekretariatu Stanu, czy też w strukturach poszczególnych kongregacji, czy też dykasterii. Większość tej agentury, która została zwerbowana przez Departament I, to są ludzie przekazani przez Departament IV na kontakt Departamentowi I. Werbunków ludzi, którzy byli już w Watykanie przez Departament I, można de facto policzyć na palcach jednej ręki, a cudzoziemców, czyli coś, co można byłoby powiedzieć, że byłoby najcenniejsze dla Watykanu, to były tak naprawdę dwa źródła osobowe, które w moim przekonaniu były też źródłami podesłanymi przez włoski kontrwywiad Departamentowi I, żeby rozpoznać strukturę wywiadowczą, ponieważ te informacje, które dostarczały te dwa źródła, które nie były Polakami, no były informacjami, powiem szczerze, bardzo niskiej jakości, jeżeli chodzi o pracę wywiadowczą. W dużej mierze polegało na wynoszeniu po prostu dokumentów z biura prasowego, jawnych dokumentów i dostarczaniu ich za pieniądze do szefa rezydentury, bo to za każdym razem szefowie rezydentury prowadzili te źródła. I w tej sytuacji mamy tutaj do czynienia z dwoma ciekawymi zjawiskami. Jest połowa lat 70. i pierwszą osobą, która jest wyspecjalizowana tylko i wyłącznie w strukturze watykańskiej, to jest człowiek, który się nazywa Edward Kotowski, czyli oficer o kryptonimie Pietro, no, żyjący do dzisiaj, który też miał proces z księdzem Tadeuszem Isakowiczem Zalewskim. Proces moim zdaniem wygrany dzięki interwencji Bożej, dlatego że tego procesu wydawało mi się, że Tadeusz nie może wygrać, a okazało się, że go wygrał. Moim zdaniem to była pewna interwencja boska. Ale to musiałbym dłużej to tłumaczyć. W każdym razie Kotowski to jest postać rzeczywiście zupełnie fundamentalna, jeżeli chodzi o rozpracowanie, jakiego dokonywał Departament I, ponieważ Kotowski też nie jest funkcjonariuszem kadrowym wywiadu, zostaje oficerem Departamentu IV w sposób absolutnie zdumiewający, dlatego że
To jest młody człowiek, który zostaje kustoszem zamku w Lidzbarku Warmińskim, czyli ten zamek, do którego ksiądz biskup Ignacy był rezydencją Ignacego Krasińskiego. I on tam przez przypadek odkrywa coś, co jest bardzo cenne propagandowo, a mianowicie odkrywa, że pod zamalowaną warstwą na sklepieniu tego zamku po niektórych pomieszczeniach znajdują się ni mniej, ni więcej freski z okresu Ignacego Krasickiego, co oczywiście dla komunistycznej propagandy ma duże znaczenie, ponieważ potwierdza polskość ziemi odzyskanych. Natomiast cały problem polega na tym, że Kotowski nie zdaje sobie sprawy, że te freski były wcześniej widoczne i po prostu jeden z debili kazał je zamalować, jakiś komunistycznych kacyków, i inny kacyk, konserwator zabytków, dobrze powiązany z nomenklaturą na terenie Warmii i Mazur, tą decyzję klepnął, no i z tego powodu zrobiła się bardzo duża afera w Polsce, no bo odkrywają nagle te freski i okazuje się, że freski były wcześniej, a ten kłopotliwy doktor Kotowski tylko sprawia problem. To było naprawdę duże wydarzenie wówczas w Polsce, nagłaśniane przez media, no i w pewnym momencie trzeba byłoby stwierdzić, że kazali zamalować je komuniści, wobec czego, no, jak to komuniści urządzają psychologię, i ostatecznie konsekwencje ponosi sam Kotowski, który z wilczym biletem wylatuje z funkcji kustosza muzeum w Lidzbarku Warmińskim i nie jest w stanie znaleźć nigdzie robotę, bo ma oczywiście u wszystkich kacyków przechlapane, wyrzucają go z kolejnych szkół, gdzie usiłuje się zaczepić jako nauczyciel, i w akcie rozpaczy któryś z jego znajomych mówi mu, żeby poszedł na milicję i zapytał się, czy go tam nie zatrudnią. No i przez przypadek, no, facet ma otwarty przewód doktorski, no to dla milicji państwo sobie wyobrażają, jak cenny to jest kandydat. On oczywiście zataja swój konflikt z władzami partyjnymi i zostaje przyjęty do milicji. Nagle oni się orientują, że mają do czynienia z kimś, kto jest bardziej inteligentny niż przeciętny milicjant, wobec czego skierują go do struktury, która jest strukturą Służby Bezpieczeństwa, i trafia do Departamentu IV, dzięki czemu przez przypadek, ponieważ zna prymasa Józefa Glempa. Zajmując się jako historyk sztuki, przypomnę, że prymas Glemp był sekretarzem kardynała Wyszyńskiego, zajmując się sztuką kościelną, udało mu się poznać poprzez z kolei brata prymasa Glempa, który się nie nazywał Glemp, tylko Glemp przez B, żeby nie myślano, że oni są spokrewnieni, ale nawiązuje znajomość, dostaje listy polecające, no i uchodzi za takiego specjalistę, który się interesuje sztuką kościelną. Nie jest bardzo podejrzewany o to, że jest oficerem Służby Bezpieczeństwa, a wręcz w ogóle, a nie zwłaszcza nie na terenie, na którym działa, czyli na terenie Warmii i Mazur. No i w pewnym momencie on trafia w ręce niejakiego Konrada Starszewskiego, czyli jednego z wybitniejszych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa Departamentu IV, no, który dostrzega jego potencjał, że to nie jest żaden koł, jak duża część milicjantów i spora część funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, ale człowiek inteligentny, wobec czego kierują go do rozpoznania kulu, no i on tam zaczyna pozyskiwać swoje pierwsze źródła, bierze też udział w prowokacji, która nie doszła do skutku, do dzisiaj nie wiadomo dlaczego. Mianowicie zostaje wysłany do Związku Sowieckiego w celem poszukiwania dokumentów dotyczących arcybiskupa Ignacego Tokarczuka, czyli legendy opozycji katolickiej, legendy kościoła rzymskokatolickiego w Polsce. Ma znaleźć dokumenty, które mają świadczyć o tym, że rodzina Tokarczuka w czasie II wojny światowej kolaborowała z hitlerowcami. Przywozi jakieś tego typu dokumenty, one nigdy nie ujrzały światła dziennego, nie wiadomo, czy to było spreparowane, czy nie, no, ale w każdym razie dostrzegają również jego potencjał, nie tylko w Polsce, ale potencjał za granicą. No i w pewnym momencie Starszewski u kierownictwa Służby Bezpieczeństwa zaczyna zabiegać o to, żeby, i mamy rok 77, zaczyna zabiegać o to, żeby przy Departamencie Pierwszym utworzyć stanowisko, które będzie odpowiedzialne tylko i wyłącznie za Watykan. I tuż przed
objęciem przez Karola Wojtyły władzy w stolicy Piotrowej. Kotowski jest tam wysyłany, jest w trakcie konklawy na, już pod przykryciem dyplomaty ulokowany. No i on tam też nie prowadzi działalności werbunkowej. W dużej mierze dziedziczy źródła, które już pracowały wcześniej, natomiast ma bardzo dużą zdolność analizy i jednocześnie, chociaż Kotowski dzisiaj utrzymuje, że nigdy nie został zidentyfikowany, to są w dokumencie, w tym w zasobie IPN-u dokumenty, które świadczą o tym, że niektórzy duchowni podejrzewali, że może mieć podwójny etat. Natomiast rzeczywiście ta jego nim człowieka robiącego, no, mającego doktorat, przeciętny ksiądz raczej nie kojarzy, a doktorat wówczas był rzeczą, którą niełatwo było zdobyć na studiach dziennych. No, on jest doktorem Uniwersytetu Adama Mickiewicza, wobec czego ta przykrywka się okazuje dość skuteczna i potrafi zbierać informacje, z których do tej pory oficerowie nie zbierali. No jest w trakcie zamachu jeszcze na placówce. Być może informacje, które zbierał, też mogły jakoś tam posłużyć do przeprowadzenia zamachu. No i rzeczywiście jest skuteczny. Jego następcy, czyli Janusz Czekaj dzisiaj, Kotowski też żyje, Kotowski mieszka w Czarnej Białostockiej, Czekaj jest przewodniczącym osiedla mieszkaniowego na Wilanowie, jakiś tam jeszcze innych firemek, jest jego następcą, ale już nie jest tak skuteczny, chociaż też pewnego rodzaju sukcesy ma. Natomiast tą strukturą, która jak się wydaje bardzo dobrze się przysłużyła Służbie Bezpieczeństwa, to jest Wydział 14, czyli Departamentu Pierwszego, czyli Wydział Nielegalny. I Turowski nie jest jedynym źródłem Departamentu Pierwszego, natomiast z całą pewnością nielegalnym. Dlatego, że jeszcze może wyjaśnijmy, że jeżeli chodzi o Departament Pierwszy, to przede wszystkim się zajmowały nim trzy wydziały. Wydział Trzeci to był wydział, który odpowiadał za wywiad polityczny i jego przedmiotem zainteresowania były państwa NATO. I jedynym państwem spoza NATO, jakie było przedmiotem zainteresowania, była właśnie Stolica Apostolska. Potem była dziesiątka, taki wydział uchodzący za dość elitarny, którego zadania nie były tak bardzo sprecyzowane, wobec czego można powiedzieć, że to był pełnił ten wydział pewnego rodzaju, no, używając terminologii piłkarskiej czy sportowej, obrotowego wydziału, który się zajmował bardzo szerokim spektrum i wreszcie działający poza strukturami rezydentury, Wydział 14, czyli Wydział Nielegalny. I tam rzeczywiście ten wydział dzięki takim osobom jak Tomasz Turowski okazał się dość skuteczny, dlatego że powiedzmy sobie szczerze, że ta operacja wsadzenia Turowskiego do Watykanu była z wywiadowczego punktu widzenia operacją koronkową, dlatego że wciąż nie wiemy, to jest tylko kwestia moich domysłów, z jakiego powodu Turowskiemu udało się ominąć nowicjat w Polsce. On po trzech dniach pobytu w nowicjacie w Kaliszu, ku zaskoczeniu bardzo wielu osób, natychmiast znajduje się na Ciampino czy Fiumicino, nie pamiętam, jedna z tych dzielnic, w których jest lotnisko i tam był nowicjat jezuicki w Rzymie i tam zostaje skierowany, coś co dla każdego jezuity jest marzeniem, żeby się znaleźć w Rzymie i tam zacząć studiować teologię. I to się Turowskiemu udaje ku zdumieniu rzeczywiście tych jezuitów, którzy są w Polsce. Ja mam na ten temat swoją teorię, że Departament Pierwszy odpowiedział na zapotrzebowanie jezuitów. A mianowicie w ramach Departamentu Pierwszego działała tak zwana asystencja słowiańska. No, jezuici też mają taką opinię, że są swoistego rodzaju służbą specjalną kolejnych papieży. No wiadomo, jest to jedyny zakon, który składa ślub dodatkowy, czyli bezwzględnego posłuszeństwa papieżowi. Można powiedzieć, że asystencja słowiańska działająca w ramach zakonu jezuitów, która obejmowała ze względu na ten obszar większość państw postkomunistycznych, tych, które posługiwały się językami słowiańskimi, czyli na przykład również Bułgarię, że po prostu miała niedosyt rusycystów. Owszem, był drugi
człowiek, który świetnie władał rosyjskim, repatriant zresztą z Sowietu, człowiek urodzony na terenie Związku Sowieckiego, czyli Stanisław Człowieniec, zarejestrowany jako agent Russo, więc jak wczoraj przeczytałem, jak Onet przekonywał, że agent, że żaden tłumacz nie może być dobrym szpiegiem, to sobie przypomniałem w kontekście pani Dukaczewskiej, to sobie przypomniałem postać Stanisława Człowieńca, czy biskupa Bolonka, arcybiskupa Bolonka, który być może, mam taką teorię, że doprowadził do ujawnienia, do na szczęście nieskutecznego ujawnienia Ryszarda Kutklińskiego, który musiał się ewakuować z Polski, pełniąc również funkcję tłumacza. Więc tłumacze są, wbrew temu, co przekonuje nas Deutsche Welle, czy one są idealnymi źródłami. I mam taką teorię, że Tomasz Turowski po prostu, jak powiedziałem, odpowiadał na zapotrzebowanie wynikające, no, najprawdopodobniej z tych informacji, które dostarczał Stanisław Człowieniec, będący już na miejscu, czyli agent Russo, czyli człowiek, który był jeszcze przed Janem Pawłem II w Stolicy Apostolskiej i na potrzeby zarówno asystencji słowiańskiej, jak i, kto wie, czy nie jest to ważniejsza struktura Sekretariatu Stanu, czyli Sekretariat Stanu w Watykanie pełni poniekąd rolę zarówno kancelarii premiera, jak i ministra spraw zagranicznych, jeżeli byśmy do tego świeckie kalki posuwali, więc miał rzeczywiście bardzo dobry dostęp i zdawał sobie sprawę, że być może Człowieniec mówił, że roboty jest za dużo, no, wobec czego postanowiono przysłać wykształconego rusycystę, bo Tomasz Turowski z wykształcenia jest rusycystą. Skąd się w ogóle wziął Tomasz Turowski, w jaki sposób Tomasz Turowski trafił do służby bezpieczeństwa, bo to jest podobnie fabularny przypadek jak przypadek Kotowskiego, no, który, no, będąc doktorem historii sztuki, raczej się nie zapowiadał, że zostanie kadrowym funkcjonariuszem najpierw Departamentu IV, potem Departamentu I, a potem znowu Departamentu IV, pracujący jako przykrywkowiec w Urzędzie do Spraw Wyznań tam na Alejach Ujazdowskich, gdzie dzisiaj zresztą się mieści CBA. I Tomasz Turowski był człowiekiem, którego początki kariery wywiadowczej zarówno w dokumentach, tych, które są zgromadzone w Instytucie Pamięci Narodowej, a więc w jego teczce, czy też części jego teczki pracy i teczki funkcjonariusza, czyli teczki osobowej, one nie wyjaśniają do końca kwestii tego, jak on trafił. Natomiast w momencie, w którym trafił do Służby Bezpieczeństwa, natomiast ja też mam swoją teorię, która się oczywiście ociera o naruszenie dóbr osobistych Tomasza Turowskiego, ale mam wrażenie, że Tomasz Turowski, i czerpię to wrażenie również z tych wynurzeń Tomasza Turowskiego w książce podyktowanej Czuchnowskiemu i Kublikowej, gdzie on opowiada o swoim udziale w wydarzeniach w marcu 1968 roku. On wówczas był człowiekiem, który studiował właśnie rusystykę na UJ-cie i po wydarzeniach marcowych, jako bodajże członek, już teraz nie pamiętam, czy ZMP, czy ZSMP, został złapany, ponieważ miał dostęp do powielacza, na którym były robione ulotki. Ja mam wrażenie, że on wówczas mógł zostać zawerbowany jako tajny współpracownik Służby Bezpieczeństwa, czyli przeszedł taką karierę, która się zdarzała kilku funkcjonariuszom Służby Bezpieczeństwa. Człowiek jest najpierw osobowym źródłem informacji, a następnie okazuje się tak sprawny, że Służba Bezpieczeństwa dostrzega w nim potencjał. Co ciekawe, odkryłem jedną rzecz w aktach Turowskiego, o której wcześniej nie miałem pojęcia, że istniała taka struktura, mianowicie, że on był członkiem Brygad Młodzieżowych ORMO, które działały na Uniwersytecie Jagiellońskim. On rzeczywiście z UJ-u jest wyrzucony po marcu 1968 roku i wtedy, no, być może również za sprawą kontaktów z czynnikami kościelnymi, on się odnajduje na
ówczesnej Wyższej Szkole Pedagogicznej, to obecnie chyba jest Uniwersytet Pedagogiczny w Poznaniu, i tam kończy tą rusycystykę. I on opisuje początek swoich kontaktów ze Służbą Bezpieczeństwa w pierwszej połowie lat 70. Udaje się, niestety zapomniałem nazwiska tego oficera, ale to jeden z bardziej znanych w Krakowie, szef SB w Krakowie. Kazimierz Aleksandrowicz. Nie, wcześniejszy. W każdym razie człowiek z takim biografią, jeszcze Hiszpan tak zwany, czyli z Dąbrowszczaków, potem po całym tym. On się udaje na promocję książki, bo ten publikuje swoje wspomnienia z okresu, kiedy był w Dąbrowszczakach, a następnie w armii, w pierwszej armii Wojska Polskiego, czyli z Berlingiem. No i tam Turowski wręcza mu egzemplarz do podpisania, no tam mówią, że chciałby się z nim umówić, rzeczywiście dochodzi do umówienia się. I tu są rzeczy, które nie jesteśmy w stanie zrekonstruować, ponieważ w momencie, w którym ktoś stawał się już nielegałem, to ten życiorys wstecznie, nawet jeżeli był agentem, był mu fałszowany nie tylko na potrzeby jego działalności wywiadowczej, ale również na potrzeby jego głębokiej konspiracji w ramach samego resortu. Nielegałowie nie mieli absolutnie styku, a jeżeli mieli, to było to czczone, co opisuje nieżyjący już Henryk Pająk na sprawie, to opisuje w powieści, ale opartej o fakty dotyczące wysłania nielegała do Niemiec, że wszystkie rzeczy, które mogłyby wskazywać, że dana osoba miała kiedykolwiek kontakty ze służbami specjalnymi, są czyszczone. Również na poziomie archiwów i kartotek tego nie zostaje, wobec czego tego rzeczywiście w IPN-ie nie ma. I moja teoria jest, że ta jego wcześniejsza współpraca ze Służbą Bezpieczeństwa po 1968 roku, jeżeli ona istniała, że ona wówczas, kiedy zaczęto robić z niego nielegała, została wyczyszczona. No i trafia do miejsca, w którym każda służba wywiadowcza, nie tylko bloku komunistycznego, chciałaby mieć swoje miejsce, czyli trafia do jezuitów, do asystencji słowiańskiej, i dzięki czemu może operować rzeczywiście na bardzo bliskim styku, łącznie z tym, oczywiście te bzdury, które tam to Turowski opowiada, bo Turowski na przykład wciska Czuchnowskiemu i Kubliko opowieść o tym, że niech państwo posłuchają, bo państwo pewnie nie czytają tego typu powieści, czy też powieści, bo to niby literatura faktu, ale Turowski w tej książce opowiada, że dokumentacja, jaką dostarczył swoim przełożonym z Departamentu Pierwszego, dotycząca zabezpieczeń bezpieczeństwa papieża, czyli którędy windą można było wjechać do departamentów, nie służyła żadnym niecnym celom, tylko że dostał od kierownictwa partyjno-rządowego polecenie, że mają chronić Tomasz Turowski bezpieczeństwo Jana Pawła II, i dlatego on przekazywał Departamentowi Pierwszemu i SBC informacje o tego, jak jest chroniony, i że tam opowieści po prostu, przy których ja leżałem ze śmiechu, jak Turowski opowiada swoim rozmówcom z Gazety Wyborczej. No kit wciska po prostu tak bezczelnie, a oni nie reagują o tym, że właśnie tam chodził do szefa ochrony papieża, którym był też jezuita, czyli ojca, następnie kardynał już nieżyjący, ojciec Roberto Turci. No, z którym niestety nie udało mi się porozmawiać, ponieważ kiedy pojechałem do Rzymu, już był w takim stanie, że po prostu miał daleko posuniętą demencję, a jeden z wybitniejszych hierarchów miał, wobec czego niestety nie udało mi się tych rzeczy skonfrontować, natomiast już nie skonfrontujemy, bo zmarł kardynał Turci. I on opowiadał: o, witamy wreszcie doktora Buchaka. Jest pan doktor, pan doktora już kojarzycie i znacie, więc proszę dalej. Na pewno. Wbrew pozorom powiem tak, jeżeli chodzi o samych biskupów, wspomniałem tutaj nazwisko człowieka, który potem został biskupem, czyli arcybiskupa Bolonka, on wówczas też był tłumaczem, ale od razu powiem państwu, jeżeli państwo oczekują
dużych nazwisk na kierunku watykańskim, jeżeli chodzi o Episkopat Polski, to tak naprawdę po ujawnieniu sprawy arcybiskupa Głodzia, zarówno jego współpracy z wojskiem, jak i współpracy z Departamentem Pierwszym, w Episkopacie chyba w tej chwili została już tylko jedna osoba, która jest nieujawniona jeszcze z imienia i nazwiska, ale agent o pseudonimie Vetro, tak? I jest członkiem Episkopatu, ale jest emerytowanym biskupem. Jeżeli Państwo myślą o działalności wywiadowczej w taki sposób, że dla jakiegokolwiek, nie mam na myśli tylko służb wywiadowczych państwa komunistycznego, że najcenniejszymi źródłami są osoby, które są najwyżej, to są Państwo w mylnym błędzie, jak mawiał Lech Wałęsa. Dlatego, że nierzadko najcenniejszymi źródłami są tacy ludzie jak Tomasz Turowski czy właśnie Stanisław Człowieniec, którzy mają dostęp do dokumentów, do wiedzy absolutnie źródłowej, a jednocześnie nie podlegają aż takim regułom obserwacji. I tych ludzi, którzy byli w Watykanie, którzy, i od razu powiedzmy sobie szczerze, że arcybiskup Głódź na ówczesnym tym, to nie było ten Głódź, którego my znamy z ordynariatu polowego, czy potem z biskupstwa praskiego, czy wreszcie z metropolii gdańskiej, tylko to jest no, może nie szeregowy pracownik departamentu, tylko kongregacji do spraw kościołów wschodnich. To jest istotny pracownik, ale nie nosi on jeszcze wówczas fioletów. Tak samo jest z biskupem, a późniejszym arcybiskupem Bolonkiem. Te osoby, które potem zostały przyobleczone w purpurę, a które wcześniej były agentami służby bezpieczeństwa, to nie są osoby, które dominowały, które były bardzo wysoko w hierarchii. Natomiast rzeczywiście miały dostęp do kluczowej wiedzy. Jednym z najlepszych źródeł na kierunku watykańskim był ojciec Pękowski. Nic nie mówi pewnie panu to nazwisko, prawda? Nie, to, ale akurat na kierunku watykańskim nie ma źródła przynajmniej ja nie kojarzę, żeby były źródła o pseudonimie Ignacy czy Felix. To są troszeczkę starsze sprawy. Pan doktor Buchak. Przepraszam, bo trzeba trochę zwolnić mojego kolegę, który tutaj dzielnie walczył. Znaczy ja walczyłem z zimą, a on walczył z materią. Rzeczywiście są to sprawy, może tak, że myśmy się tak kiedyś podzielili w jakimś sensie tą materią, że ja się zająłem tym tematem trochę bardziej przed momentem, w którym Karol Wojtyła został wyniesiony do, że tak powiem, do świętości tak w końcu, ale tak został papieżem. A ja zajmowałem się tym wcześniej, to są nazwiska z wcześniejszej epoki. Jedna osoba to jest biskup Pieronek przed chwilą, znaczy niedawno zmarły. I tutaj jasna sytuacja jest taka, on rzeczywiście było tam podejście, rzeczywiście zachowały się dokumenty, ba zachowały się nawet zdjęcia, co jest bardzo rzadkie, z tego procesu werbunkowego. Natomiast on się zakończył ewidentnym fiaskiem, wręcz przeciwnie, są liczne ślady wskazujące, że on był członkiem czegoś w rodzaju kontrwywiadu watykańskiego. Znana jest historia przeszukiwania przez niego szuflad swoich kolegów księży w poszukiwaniu dowodów na ich współpracę. Jego brat był też znanym opozycjonistą. Także tutaj jakby sytuacja jest specyficzna, zresztą to jakby każda historia jest inna. Tu jest dobrze zawsze pamiętać, że nie ma dwóch identycznych historii. Są historie właśnie takie, że tak powiem, które nawet można powiedzieć określić jako budujące, czyli osób, które upadły w jakimś momencie, dały się zwerbować, a potem jakby tą współpracę strząsają, wręcz jakby walczą i jakby też płacą za to konkretną cenę, bo przecież w takich sytuacjach służba bezpieczeństwa, czy tam wywiad, w zależności od tego, czy ta sytuacja miała miejsce w kraju, czy za granicą, potrafiła być czasem sympatyczna, czasem panie doktorze, no TW Delta nawet wykończył jednego SBK, zmarł na wątrobę ten SBK. No, to są już takie historie, bym powiedział, skrajne, ale rzeczywiście
jeżeli rozmawiamy o tej wcześniejszej historii, to tutaj jakby ja tutaj było bardzo wiele nazwisk wymienionych, ja też nie będę się też odnosił, ja mam troszkę inne zdanie o różnych z tych sprawach, one nie są takie oczywiste, na przykład sprawa Szłowieńca, to jest trochę tak, że on się tam pojawia w charakterze tak zwanego sprawy wstępnej, czy to jest jakby takie podejście, że naprawdę werbunkowe, formalny werbunek następuje już właściwie po upadku komunizmu i to też w takiej kategorii raczej miękkiej, także tutaj już trzeba by było wchodzić w pewne niuanse, pewne gry. Jest trochę źródeł pochodzących, ale to niekoniecznie musi. Tutaj właśnie to jakby tu można się spierać, tak? Gdzie się zaczyna, w którym momencie przekracza ten dany duchowny, tą niewidzialną granicę współpracy, w którym momencie on staje się tak naprawdę osobą całkowicie sterowalną przez ten wywiad, a do jakiegoś momentu on po prostu jest w jakimś sensie ofiarą tej sytuacji. Trzeba pamiętać, że to byli ludzie bardzo inteligentni często, którzy z nimi rozmawiali. Oni mieli dziesiątki różnych chwytów, po prostu potrafili być sympatyczni, potrafili zaprosić na kolację. I no i wtedy się jakoś tam rozmawiało, a to jakieś miały niby plotki. No i z tych plotek czasem można było wyłuskać jakąś bardzo często ciekawą informację, zwłaszcza jeżeli ona pasowała do jakiegoś większego obrazu. Natomiast wracając do tych poprzednich nazwisk i do pewnych metod, to trzeba powiedzieć, że było takie zjawisko jak agentura perspektywiczna, nie wiem, czy to już padło tutaj, i to było zjawisko, które było bardzo metodycznie stosowane w przypadku operacji na kierunku watykańskim. Ja może tak streszczę, na czym to polegało. W uproszczeniu, żeby zrobić karierę w kościele, trzeba pojechać do Rzymu i tam studiować, że tak powiem, nawiązać odpowiednie kontakty, też jakby dać się poznać no, w Watykanie, ale też jakby osobom zaufanym, tak zwanym decydentom, czyli na przykład kardynała, bliskiemu przyjacielowi kardynała Wyszyńskiego, który prowadził coś w rodzaju takiego, można powiedzieć, domu akademickiego dla polskich księży i który był rzeczywiście przyjacielem. Nawiasem mówiąc, też był zwerbowany, też było podejście werbunkowe. Zakończyło się to wszystko oczywiście fiaskiem, ale jakby formalnie też jest sprawa wszczęta i to jeszcze w kategorii rozpracowanie operacyjne, z tego co pamiętam, czyli takiej typowo agenturalnej. Więc to są różne sytuacje, dopiero zajrzenie do tej konkretnej sprawy i rzeczywiście była jakaś rozmowa w kraju zresztą i z niej prawdopodobnie w swojej naiwności w ksiądz, który całe życie tak naprawdę powojenne spędził w Rzymie na emigracji, nie bardzo sobie zdawał sprawy, że no nie można tak się dogadać z tymi panami, że oni na przykład będą ułatwią wyjazdy polskich księży do Rzymu. Tam taka była narracja, że im więcej Polaków w Rzymie, no to tam te nasze sprawy będą tam reprezentowane, bo za dużo tam jest Niemców, to rzeczywiście jest tam wszędzie odnotowane. Natomiast wracając do tej agentury perspektywicznej. No i w takiej sytuacji oczywiście bardzo prosty mechanizm. W kraju działa Departament IV, upraszczając, wcześniej to tam była jakaś część Departamentu III, czyli tej takiej, no powiedzmy, zasadniczej SBC, potem jest ten słynny Departament IV do spraw wyznaniowych, powiedzmy. Oni po prostu werbują wstępnie, że tak się wyrażę, tych księży. Prosty mechanizm, dostaniesz paszport, podpisz, dostaniesz paszport, wyjedziesz do Rzymu, a tam się spotka kolega. No i tak prawdę mówiąc, to był standard prawie. Liczba tego typu spraw to idzie w dziesiątki, właściwie to jest ich kilkadziesiąt, o ile nie, no około setki, tak? Czyli to odnosi się to praktycznie do większości. Oczywiście tam były takie sytuacje, że ktoś miał jakieś bardzo silne powiązania rodzinno-towarzyskie. Nawet się zetknąłem z sytuacją, kiedy oni się zlitowali nad jednym z księży. To taka w sumie była, bo on po prostu następnego dnia po tym werbunku poszedł do UBEC i powiedział, oddaję ten paszport, bo jednak nie chcę jechać, płacząc. I oficer wywiadu, który to przeprowadzał, no nie, no puśćmy go jednak, no nie będziemy świniami. Dosłownie taki jest raport. No, też się takie sytuacje, ale to jest oczywiście sytuacja jednostkowa, że się zlitowano nad tym płaczącym za swoją szansą. Zresztą nie zrealizował, nigdy nie zrobił wielkiej kariery w biskupii ten ksiądz, bo chyba się osobowościowo do tego nie nadawał po prostu. Ale to, natomiast rzeczywiście praktycznie wszyscy coś tam podpisali, jakaś rozmowa była
No i po prostu w takim sensie to była ta szeroko zaciągnięta sieć, która w teorii miała powodować taką sytuację, że ci ludzie pojadą do Rzymu, skończą te wszystkie rzymskie uczelnie, takie czy inne, w tej czy innej dziedzinie i później optymalnie rozpoczną powoli karierę w strukturach kurii rzymskiej. Tylko efekt w praktyce, analiza tych wszystkich spraw, bo ja ich przejrzałem właśnie mniej więcej około 80, pokazuje, że to jednak była sprawa, pomysł świetny, ale do końca to nie wyszło. Znaczy wyszło w jakimś sensie jedynie w tym aspekcie krajowym. Jeżeli taki ksiądz, jest to spora jakby grupa takich ludzi, którzy decydują się po tych studiach powrócić. Najczęściej w samym Rzymie jest trudno z nimi współpracować, bo ja cały czas mówię, że tak naprawdę nie można lekceważyć takich prostych mechanizmów kościelnych. O 6 rano jucznia, potem zajęty jest dzień od rana do wieczora na naukę, dosyć nieprzyjemni tacy konkretni, kontrolujący ci tego, pieniędzy żadnych nie dajemy, żeby się księża nie snuli po Rzymie. Siostry dostarczają pożywienie, dostępu obcych ludzi do tego nie ma. No, może to nie jest to, o czym myślimy, że to są studia w Rzymie, czyli krótko mówiąc czas młodości, jakichś tam spotkań takich czy innych, poznawania księży z całego świata. Prawdę mówiąc, w dużej części ci polscy księża kiszą się tak naprawdę we własnym sosie i tu też jest bardzo wyraźny w tym wymiar bezpieczeństwa. No, już nie pomijając w ogóle o takim prostym mechanizmie jak spowiedź, która bardzo, że tak się wyrażę, jednak wisiała nad tymi wszystkimi, jak tego, no bo nie możemy od razu z góry założyć, wszyscy byli kompletnymi cynikami, po prostu no, osobami w gruncie rzeczy niewierzącymi. Także... No to znaczy tego typu przypadki były, bo ja wspomniałem już przypadek Pękowskiego, który de facto sam zgłasza się, chociaż nie mając wówczas świadomości, z kim rozmawia, bo Pękowski jest u księży... On jest werbistą. Tak, werbistą, tak. Bo on nie żyje już. Tak, tak, nie żyje już i on się sam zgłasza studiując na Kulu. Wówczas on traci wiarę i idzie do szefa Związku Ateistów, tak to się nazywało, potem się to zamieniło w Towarzystwo Krzewienia Kultury Świeckiej, nie mając świadomości, że facet jest równocześnie zastępcą dyrektora, czy też naczelnika Wydziału IV w Lublinie. I oni mówią do Pękowskiego, proszę księdza, no, ksiądz, rozumiemy, że chce opuścić zakon, my chętnie w tym pomożemy, ale niech ksiądz jeszcze zostanie na rok, na dwa i udziela nam informacji, odłoży ksiądz przez ten czas pewną skromną bądź mniej skromną sumkę i będzie mógł ksiądz zacząć... 1000 zł miesięcznie na książeczkę będzie... PKO, tak, tak, to akurat się zachowało. Tak, i że... będzie ksiądz mógł zacząć, no i nagle człowiek zostaje wysłany do Szwajcarii, najpierw szpieguje ojca Innocentego Bochańskiego, wreszcie trafia do Watykanu, do muzeów watykańskich, a właściwie jednego z tych muzeów, no ale pod koniec życia, szczytem kariery jego jest stanie na czele wszystkich muzeów watykańskich jako tak zwany regent po śmierci poprzednika, więc to jest w watykańskiej strukturze dość istotne, no i nierozpoznany do końca życia, a przypuszczalnie no, tą wiarę rzeczywiście stracił, no bo on donosił po prostu, a jednocześnie... No tak, ale to jest właśnie ten przypadek taki rzeczywiście bez... Rzeczywiście jedyny właściwie przypadek tego mechanizmu agentury perspektywicznej, bo to właśnie jest ten mechanizm. Werbujemy w kraju, wysyłamy do Rzymu, wysyłamy do instytucji kościelnych i ten człowiek robi karierę. I rzeczywiście on tą karierę zrobił i to było jeszcze wyjątkowo jakby dogodne stanowisko z punktu widzenia wywiadowczego. To żeśmy mówili, że tak naprawdę oczywiście, że ludzie też z bardzo wysokich szczebli Kościoła utrzymywali świadomy kontakt ze Służbą Bezpieczeństwa. To jest na przykład przypadek kardynała Filipiaka, ale to była gra na najwyższym, takim na najwyższym szczeblu. Do niego przyjeżdżał minister Szlachcic, oni szli do restauracji, tam sobie rozmawiali. Kardynał otrzymał jakiś piękny srebrną paterę za zasługi dla, rozumiem, że obronności Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, zapłacone zresztą z Funduszu Operacyjnego Kontrwywiadu, bo akurat tam były wolne środki. To są takie raczej anegdotyczne sytuacje, ale żadnych, tutaj nie ma jakiejś takiej sytuacji intensywnego przepływu informacji,
szkodliwych. Tylko, panie doktorze, jakbyśmy jeszcze skupili się na Krakowie na moment, dlatego że Kraków jest bardzo ważny z punktu widzenia późniejszej kariery kardynała Wojtyły. I tam dzieje się kilka operacji, które są bardzo modelowe dla działań Departamentu IV, bo jest Triangolo i to jest inwigilacja de facto nieprzerwana Wojtyły, próby wręcz doprowadzenia do zetknięcia Wojtyły z Ireną Kinaszewską i sfałszowany dziennik. I to pojawia się Piotrowski, pojawia się Grupa D. No tak, ale tu jakby przypadek Wojtyły jest bardzo ciekawy w jakimś sensie. Ja na to trochę patrzę trochę z innej perspektywy. Otóż to było takie rozczarowanie z perspektywy tak naprawdę aparatu bezpieczeństwa, bo początkowo uważano, można tak powiedzieć, że to jakby trajektorie obydwu wielkich polskiego kościoła, czyli Stefana kardynała Wyszyńskiego, pewnie się też przecięły w jakimś sensie, ale to jakby to trzeba by to bardziej wytłumaczyć, o co ja mam właściwie na myśli, tak? Początkowo jest to młody biskup, który, co ważne, nie pochodzi z rodziny szlacheckiej. To jest jakby, w ogóle nie pamiętamy o tym aspekcie, że jakby to jest jeszcze okres, kiedy to ma jakieś znaczenie, które może jakby utrudnić poważnie karierę. Podobno Sapieha na pierwszym spotkaniu po episkopatu po wojnie, po nowych nominacjach wszedł na salę i popatrzył, jakby mu powiedział, ale się chamstwa nalazło. Tak. No więc w każdym bądź razie rzeczywiście nawet na początku nawet jego nazwisko jest pisane przez dwa EU, żeby dodać mu w materiałach aparatu bezpieczeństwa, żeby jakby, ponieważ wydaje im się, że to nie może być jakiś prosty Wojtyła przez jedno EU. No w każdym bądź razie nadzieja jest taka, że skoro Wojtyła jakby prowadzi w tym okresie i ma całkiem nie najgorsze jak na standardy PRL-u, zwłaszcza w czasach gomułkowskich, relacje z miejscową władzą, tam się układa, to są wszystkie te negocjacje wokół Arki Pana i tak dalej, które no też to, nie końca to jest jakby taka twarda wojna, tylko raczej takie próby załatwiania różnych spraw takimi miękkimi metodami, więc im się wydaje, że tutaj będą mieli władzą PRL i też jakby aparatowi bezpieczeństwa wydaje się, że będą mieli miękką alternatywę dla groźnego, niebezpiecznego, twardego przeciwnika, jakim jest kardynał Wyszyński i jakby ta nadzieja przez jakiś czas jest przez nich żywiona, aż do momentu, kiedy oni się w końcu zorientowali, że ten konflikt jest kompletnie wydumany. Jest jakby klasycznym przypadkiem wishful thinking, że to jest jakby błędna interpretacja pewnych pozorów, pewnej, nie wiem, gry na dwóch fortepianach, a też jakby z dzisiaj już znanych i wydawanych przy współpracy moich kolegów, między innymi z IPN-u, zapisków kardynała Wyszyńskiego, widać jakby, jak ta relacja jakby ich jakby dojrzewa w taką jakby, no powiedzmy powiedzieć, no oczywiście to trzeba powiedzieć tutaj o takiej czystej wody przyjaźni, bo to jakby są jednak trochę różne. Przyjaźń może nie jest tak do końca szorstka, ale tam są takie no niezwykle sympatyczne już w pewnym momencie opisy, jak dosłownie, nie mówię, że z gitarą tam Wojtyła w takim wąskim gronie spotkania zjawia, ale to jest taki już klimat, że troszkę to są nie trochę, nie moje klimaty, tak pisze oczywiście innymi słowami kardynał Wyszyński w swoich wieczornych zapiskach, ale to jest świetny w jakimś sensie człowiek i on naprawdę, tak powiem, jest nadzieją Kościoła i oni rzeczywiście jakby się świetnie porozumieli. Natomiast już patrząc tak na ich kariery, jakby sposób myślenia w ogóle o polityce, to jakby można powiedzieć, że jakby tak jak Wyszyński, jakby jego relacja z władzami w czasach gierkowskich zdecydowanie łagodnieje, on jakby, że tak powiem, przyjmuje wszystkie te hołdy, te słynne 75 biało-czerwonych róż wysłanych mu przez Jaroszewicza i nad tym Gierkiem nawet się na koniec lituje, jak go towarzysze przy okazji, że tak powiem, sierpnia 80 w końcu pognali, więc jakby tutaj jakby jest troszeczkę inny stosunek, natomiast Wojtyła, czyli kardynał już w tym momencie Wojtyła, on jakby wtedy już wyraźnie zauważa, jak wielką potęgą, jakby niebezpieczną i też do wykorzystania po prostu w walce z komunizmem jest Kościół.
którego jest częścią i którego w pewnym momencie staje się głową. I on o tym obalaniu komunizmu myśli zupełnie innymi narzędziami, podczas gdy jakby tutaj powoli jakby już starzejący się kardynał Wyszyński w jakimś sensie przechodzi na takie pozycje bardziej umiarkowane. Przepraszam, tak, taka długa dygresja, ale tak wracając do punktu wyjścia, no oczywiście te wszystkie działania były w jakimś sensie przejawem tego głębokiego rozczarowania, jakiego dostarczył im kardynał Wojtyła swoją jakby ewolucją, w ich wyobrażeniu oczywiście, z tego tam powiedzmy, że nadziei na pozbycie się kardynała Wyszyńskiego, na człowieka, który obalił komunizm i pozbawił ich wszystkich tak naprawdę właśnie no, władzy no, też. Ponieważ troszeczkę się spóźniłeś, ja już sporo powiedziałem o Turowskim, ale moim zdaniem dla, i to ty jesteś specjalistą w tej sprawie, równie fascynującą postacią jak Turowski jest Andrzej Madejczyk, którego ty badałeś i miałeś dostęp do tych rzeczy, które ja jeszcze nie czytałem, które wyszły ze zbioru zastrzeżonego, więc moim zdaniem no, obok Turowskiego najciekawsza postać na kierunku znaczy, watykańskim. No, no rzeczywiście można powiedzieć, że rzeczywiście w ogóle było tylko dwóch takich poważnych. Jest jeszcze taki jeden przypadek pewnego naukowca, który no, tak naprawdę rzeczywiście był takim agentem nielegalnym przez jakiś czas, ale z nim rozwiązano tę umowę, bo on tam po prostu się nie sprawdzał, to był inwalida. Zostawmy go w świętym spokoju. Nie był jakiś bardzo szkodliwy. Natomiast rzeczywiście, jeżeli mówić o całym przypadku Madejczyka, no to to jest historia filmowa absolutnie. Ja mógłbym tu godzinami o nim opowiadać, zaczynając o tym, jak to jego kariera zaczęła się od siedzenia w jednej celi z Erichem Kochem, który, że tak powiem, ułatwił mu początek kariery w RFN-ie. Potem następuje romans z siostrzenicą tego Kocha, oni się rozstają, no, znajduje się na jakimś tam bruku, no to po prostu potem występuje w książce Brychta jako pijak patriota. No, różne tam są z nim związane historie, no, ale to już nie chcę wchodzić w ogóle w te, bo pierwotnie on miał udzielać w ogóle w Niemczech, rozpracowywać tamtejsze służby specjalne. Ja tam osobiście uważam, że on raczej został przewerbowany przez zachodnich Niemców i był rzeczywiście podwójnym czy potrójnym, już nie wiem ilu tu tam, ilukątnym agentem, ale na pewno w pewnym momencie to wynika to z różnych, być może to była po prostu przyjęta pewna taktyka w BND. Tutaj jak trudno nam jest o tym mówić, bo dokumentacja tego okresu nie jest dostępna. Są prowadzone jakieś badania dotyczące jakby historii BND, ale to jest, co prawda komisja nazywa się niezależna, ale jest całkowicie zależna i kontrolowana, jak to w Niemczech, więc tutaj jakby nic nie udało się w tej sprawie od przedstawicieli tej komisji, z którymi rozmawiałem nieoficjalnie w tych sprawach na styku właśnie tak Polska, Niemcy, Watykan. Bo nawiasem mówiąc, bardzo wiele spraw, jakby to zagadnienie w ogóle granic było tutaj bardzo istotne, także z punktu widzenia kościelnego, przecież to nie zostało załatwione aż do początku lat 70. w gruncie rzeczy. Stąd też jakby relacje watykańsko-polsko-niemieckie rzeczywiście miały swój bardzo ważny polityczny aspekt i tutaj jakby to trudno z tym jest polemizować, ale to jest jakby zostawmy to na chwilę na boku. Dobrze, to teraz ja będę walczył z rzeczywistością. Natomiast rzeczywiście w pewnym momencie zapada decyzja, którą trudno tutaj określić, czy to jest decyzja służb polskich, czy to jest decyzja niby walczących tak naprawdę z nimi najbardziej ich wrogich służb niemieckich, ale w sumie obie strony milcząco doszły do takiego wniosku, że i nas, i was interesuje to, co się dzieje w Kościele Polskim, interesuje się, co się dzieje na styku praw i polsko-niemieckich w Watykanie. No to oczywiście nie było takiego spotkania, niczego takiego nie ustalono na pewno, natomiast takie były efekty. Znaczy obie strony, czyli Madejczyk, który był jednocześnie agentem zachodnio-niemieckim i jakby, no, agentem nielegalnym Departamentu I,
zostaje jakby skierowany na problematykę watykańską i tutaj jakby posługując się środkami dosyć hojnie wypłaconymi przez obie służby, zaczyna funkcjonować, przyjeżdżać na takie wizyty jakby studialne. On się podaje wówczas za przedstawiciela jakichś takich kręgów związanych z takim odpowiednikiem, taką komórką, która jest takim odpowiednikiem niemieckiego episkopatu, to się trochę inaczej tam nazywało, ale można w skrócie powiedzieć, że to jest taka jakby komórka zagraniczna niemieckiego, zachodnio-niemieckiego, właściwie niemieckiego episkopatu. Jeszcze wchodzę tutaj w relacje między episkopatami obydwu podzielonych krajów niemieckich, bo to są odrębne sprawy. No, krótko mówiąc, on jako taki trochę przedstawiciel niemieckich, trochę przedstawiciel polskich organizacji emigracyjnych, tych niepodległościowych, bo on do nich tam należał i był dosyć wysoko w nich ulokowany. No, zaczyna funkcjonować w Rzymie i jakby no, nawiązuje takie przyjaźnie i metoda pracy jego jest bardzo prosta. No, nikt go nie bierze za kogoś, że tak powiem, on jest jakby przedstawicielem jakby świata zachodu, przedstawicielem służb, daje do zrozumienia, że może jakichś służb niemieckich, może jakichś instytucji niemieckich, dysponuje środkami, no każdy chętnie pójdzie z nim na obiad, a on te wszystkie rozmowy po prostu nagrywa i pisze z tego bardzo obszerne raporty, pisane częściowo po polsku, częściowo po niemiecku, także, że tak powiem, w zależności od adresata, często to były wręcz te same raporty wysyłane do Pulach, czy tam, bo to i miejsca, w którym on się kontaktował z wywiadem niemieckim, to niekoniecznie było Monachium, bo tam występowała Kolonia, występował Hamburg, także tutaj jakby, już nie wchodząc w szczegóły, jakby współpracy jego z Niemcami, która tutaj była, zresztą nie jest bardzo precyzyjnie znana, albowiem, jak już powiedziałem, nie znamy tej dokumentacji niemieckiej, tej sprawy, tylko to, co jest w naszych archiwach. No w każdym bądź razie jest to bardzo ciekawy przypadek gry dwóch wywiadów, jakby też jak umieszczenia takiego człowieka, który w sumie nie jest nikim ważnym tak naprawdę, ale potrafi wydobywać z ludzi informacje i potrafi te informacje no, też kupować w jakimś sensie takimi prostymi metodami. No i to jest słynna historia z ojcem Heimo, bo to jakby ona jest kwintesencją całej metody pracy. Ojciec Heimo, jak rozumiem, nie znam ojca Heimy, ale chyba jest po prostu osobą, która cierpi na coś, co się nazywa logolea, lubi rozmawiać, nie jest w stanie kontrolować się, opowiadając historię. No to jest świetny, oczywiście bardzo zły kandydat na prawdziwego agenta, bo zaraz by wszystkim opowiedział, że jest tym agentem, co jakby nie mieści się jednak w żadnych zasadach pracy wywiadu. Natomiast jeżeli kogoś można posadzić koło niego z magnetofonem, no to jest świetna metoda, bo on przejdzie się po całym Rzymie, zbierze wszystkie informacje i plotki i później taki Madejczyk to nagra. I to jakby było kilku takich, było kilka elementów tej sieci i takim drugim bardzo ważną osobą i to jest dosyć znacząca postać po dziś dzień w kościele, było dwóch braci, nie braci, tylko był starszy ksiądz Janusz i młodszy ksiądz Janusz, to jest nazwisko, a nie imię. I ten młodszy ksiądz Janusz został, ponieważ Madejczyk początkowo właśnie jednym z jakichś takich znajomych był ten ksiądz, który był no właśnie takim przedstawicielem polskiej emigracji, nawet kapelanem tak zwanych kompanii wartowniczych, które było, mało kto o tym wie, ale było istniało coś takiego jak takie niby polskie wojsko po stronie zachodniej, taka resztówka powiedzmy polskiego wojska, która zachodzi, to istniało z tego co pamiętam do lat 70. nawet. Te kompanie wartownicze miały też swojego kapelana Juwym. Kapelanem był właśnie ksiądz Janusz i on w związku z tym miał bardzo dobre kontakty w Watykanie, miał bardzo dobre kontakty przede wszystkim z biskupem Rubinem, który był jakby opiekunem polskiej emigracji politycznej, w ogóle wszelkiej emigracji, ale politycznej również. I to jakby
tą drogą jakby Madejczyk jakby dostał się do tego kręgu, zaczął być traktowany jako swój człowiek, no i dołączał kolejne elementy do tej, wspomniałem tutaj o księdzu Hejmo, miał kilka takich osób, które właśnie no, w ten sposób były przez niego w jakimś sensie wykorzystywane. W większości przypadków chyba nie do końca zdający sprawę, z kim współpracują, chociaż tutaj jest bardzo interesujący przypadek Dominika Morawskiego. To jest kolejny element tej, to się nazywało ogniwo nielegalne. Prawdę mówiąc, chyba to było jedyne ogniwo nielegalne wywiadu PRL, no z drugim się nie zetknąłem. To jest zresztą tak typowa taktyka zachodu, wywiadu zachodnio-niemieckiego, czyli krótko mówiąc, w tym przypadku wywiad PRL uznał, że metoda pracy wypracowana przez wywiad niemiecki, takiej powiedzmy, takiego małego łańcuszka, powiedzmy grupy takiej siatki jest jakby do zaakceptowania, ochrzczono to tym mianem tego ogniwa nielegalnego, ale nie znalazłem żadnego dokumentu, który jakby to, ten mechanizm, taktykę opisuje jako przyjętą. To dlatego, że jest co prawda instrukcja operacyjna Departamentu Pierwszego i ona odsyła do instrukcji, która miała powstać specjalnie dla Wydziału 14, natomiast podejrzewam, że wciąż spoczywa przy Miłobęckiej. Nie, znalazło się to. Jest, tak? Jest już ten. Ta, a i tam jest opis. Nie, no właśnie, właśnie o tym mówię, że z tego ja widziałem, bo trochę tak, że rzeczywiście w tak zwanej Zetki wyszła trochę różnych rzeczy, między innymi wyszła instrukcja, wtedy to był jeszcze Wydział Drugi, tak, ale to w sumie to samo, tak, później przemianowane na 14. Natomiast ona jest, no to są jednak tak zwane akty kierownictwa wewnętrznego, tak zwane normatywy, takie prawo wewnętrzne, są różnego rodzaju instrukcje, plany i tak dalej. I one jakoś tam porządkują sytuację, ale jakby, jak już powiedziałem, tutaj jakby akurat ta metoda, ta technika, która była stosowana w przypadku Madejczyka, o ile pamiętam, bo też jakby ja ten dokument widziałem, ale jakoś bardzo go szczegółowo nie analizowałem, bo on, prawdę mówiąc, nie był mi do niczego za bardzo konkretnego potrzebny, poza tym, że dobrze jest się wreszcie zobaczyć ten dokument, którego się szukało przez lat kilkanaście, tak, bo ciągle była nadzieja, że ktoś zapomniał, bo to często tak się zdarza, że te same dokumenty, które są były w tak zwanej Zetce, to w dużych ilościach były w innych kopiach, w innych miejscach, tak. Także to jakby, ja czasami nawet w kilku kopiach można było je znaleźć, tylko po prostu to wymagało intensywnych i takich troszeczkę męczących poszukiwań. Natomiast ja się już, że tak powiem, już wchodzę w taką... Proszę Państwa, bo jak Państwo słyszycie, możemy, panowie mogą mówić o tym bardzo długo, a Państwo już się niecierpliwicie widzę, bo moją rolą jest też obserwowanie tego, co wyprawiacie i robicie, więc widzę, że się wiercicie i już się niecierpliwicie, więc jeszcze jedna rzecz i już będziemy odpowiadać na konkretne pytania z Państwa strony, bo to pokieruje nasze spotkanie w kierunku tego, co Was interesuje. Jeżeli chodzi jeszcze o Madejczyka, to tam była strasznie ciekawa sprawa związana z księdzem Bonieckim, który zresztą był rejestrowany jako ERO, ale tam do werbunku nigdy nie doszło, ale ja rozmawiałem z... I to potwierdza to, co znajdujemy na taśmach z Hejmą, którego to ja Hejmę nie uważam za specjalnie szkodliwego agenta, ponieważ w samym Watykanie mieli przekonanie o tym, że facet no, nie trzyma języka za zębami, on do cennych informacji nie miał dostępu, natomiast no, ilość plotek, które sprzedaje na tych nagraniach, i to słychać na tych nagraniach, no jak Madejczyk i Hejmo są coraz bardziej pijani, bo i tam litry wódki wypijają, ale ta opowieść bardzo dobrze oddaje to, co ty przed chwilą mówiłeś o Madejczyku, bo miałem okazję z Bonieckim na ten temat rozmawiać i Boniecki opowiadał o swoich spotkaniach z Madejczykiem i mówi, że w pewnym momencie padło takie zdanie, że no wie pan, wie ksiądz, ja pracuję oficjalnie w banku niemieckim i ja tam zarabiam na bułeczkę, ale na masełko i szyneczkę to już zupełnie gdzie indziej. Więc te sugestie, że on dla kogoś pracuje, z tym, że oni wszyscy byli przekonani, że raczej pracuje dla Niemców niż dla komunistów. No bo też, ale to też jest no, ta klasyczna taktyka wywiadu, tak zwany werbunek pod obcą flagą. No, tuż tak powiem,
to jest bardzo specyficzny przypadek, tak? Natomiast no, rzeczywiście istnieje jeszcze historia, o której tutaj wspomniałem, to jest właśnie Dominik Morawski. I tutaj mamy nawet takie dokumenty, jak po prostu, jak te taśmy, tak? Że on wyposaża Dominika, też są już trochę lata 80. i rzecz dotyczy akurat nie kościoła, ale kultury paryskiej. Ale tam się zachowało dokładnie ta sytuacja, jak Dominik Morawski wchodzi do Maison Lafitte, udaje się do toalety, uruchamia tego i słychać dźwięk spuszczanej wody. No i wtedy rzuca się na niego pies pani Zofii Hercowej, który zaczyna go gryźć, słusznie zresztą. Jak tego, no ale to jest właśnie, tam potem następują bardzo ciekawe rozmowy, a jest to rok 82, kiedy rzeczywiście bardzo wiele ważnych rzeczy dotyczących pomocy dla podziemia w Polsce przechodzi przez Maison Lafitte. No i tutaj tenże Morawski, który uważa się za agenta zachodnio-niemieckiego opłacanego przez Madejczyka, no właśnie tutaj już działa klasyczne, jednak z pełną świadomością i premedytacją działania na rzecz Niemców za porządne niemieckie marki. Z przy czym, jak widać, nie wiem, może druga kopia szła do BND, aczkolwiek sam Madejczyk twierdził, że BND się Schulerem, bo taki był kryptonim Jerzego Giedroycia, nie interesuje. W wywiadzie MSW uważano, że mają tam jakiegoś lepszego agenta niż Morawski. Oczywiście. Morawski, ja jeszcze powiem, przypomnę, korespondent kultury paryskiej w Rzymie. Tak. O tym można długo opowiadać, a teraz już chcemy się skupić na tym, co Państwa interesuje. Ja wspomnę tylko o tym, że zupełnie nie opowiadaliśmy o działalności czwórki w Krakowie, bo to jest jeszcze ciągle bardzo mało zbadany temat, dlatego że ostatni szef czwórki, major Kazimierz Aleksanderek, dopiero całkiem niedawno zaczął opowiadać ciekawe rzeczy, to trzeba będzie weryfikować. To jest agentura w Tygodniku Powszechnym. To jest operacja Hyacynt i typowanie duchownych, którzy w tej operacji się przewijali do kariery później, także zagranicznej. I no, to trzeba będzie dopiero zbadać, bo to są bardzo ciekawe rzeczy, bo o operacji Triangolo to akurat już Państwo pewnie słyszeli i wiecie, o co chodziło. Ta plotka, która jest kolportowana uporczywie o stosunku Karola Wojtyły do Ireny Kinaszewskiej i ewentualnych owocach, to jest oczywiście kłamstwo wyprodukowane wtedy przez bezpiekę, które do dzisiaj pokutuje w różnych kręgach i powraca. Teraz proszę o Państwa pytania. Proszę pan, bo pan tak aktywnie komentował, proszę. Dobry wieczór. Takie bardzo dwa krótkie sprostowania, najpierw do pana Gmyza. Pan przekręca nazwisko generała dywizji Konrada Straszewskiego, twórcy Departamentu IV, ale później pierwszego zastępcy Kiszczaka, po udanym morderstwie księdza Popiełuszki po zakończeniu procesu, nagrodzonego dwoma segmentami przy ulicy Giewon. To jest zaraz za wyścigami jak Pułasko. Wszyscy w bezpiece wiedzą, że to on kierował tym morderstwem. Oczywiście ze względu na chorobę serca, trwającą do dzisiaj, nawet nie przesłuchany. A teraz do pana doktora. Nie wiem, czy pan pamięta, że T.W. Ignacy z własnej inicjatywy przynosił protokoły z zebrań episkopatu tak, w czasie Soboru Watykańskiego II i pokwitował 7000 lirów. Według kursu... Nawet więcej. Ale jednorazowo pokwitowanie jest. Tylko problem polega na tym, że to było 100 dolarów, a więcej jak 1000 złotych to nie dawano jeszcze w tym okresie. Oczywiście T.W. Ignacy został później biskupem, z tym, że zniedołężniały według pana prymas Wyszyński nigdy by do tego nie dopuścił. Przez 7 dni był pomocniczym we Wrocławiu i przez całe lata 80. był zastępcą sekretarza generalnego, doprowadził do okrągłego stołu i tak dalej, i tak dalej. W 92 roku, jak już zaczęło być głośno, zginął w wypadku samochodowym. Także to nie trochę tak, że jacyś tacy właśnie, jakieś pionki, jakiś nowicjusz, który bez pozwolenia się pęta po Watykanie, a z, przepraszam,
przepraszam, z Campiono do Watykanu jest chyba 18 kilometrów. Nie wiem, czy miał na metro nawet. Przepraszam, autobus stamtąd chodzi. I teraz, ale mam pytanie, bo to były tylko sprostowania. Jest takie, pan redaktor Gadowski to pewnie wie, jest takie Stowarzyszenie Przymierze i jest taka nagroda ufundowana przez prezydenta Krakowa, rektora Uniwersytetu Warszawskiego, Jagiellońskiego i gminę wyznaniową mojżeszową w Krakowie. I w 2018 roku tę nagrodę imienia księdza Musiała dostał ksiądz Michał Czajkowski, Jankowski. Zresztą przy okazji ekskomunikowany, dlatego że zdradził tajemnicę spowiedzi w związku właśnie z agenturą w Watykanie w latach 60. I teraz sytuacja jest następująca. Ja dzisiaj nawet obejrzałem tę wielką uroczystość. Prymas emeryt Muszyński składa gratulacje, arcybiskup Jerz stwierdza: dosyć tej pokuty Michała Czajkowskiego. Przecież to jest tylko niefrasobliwość i naiwność. To, że kwitował pieniądze, to prawdopodobnie albo naiwny był, albo był niefrasobliwy. Ale sytuacja jest inna. Jakie jest Państwu zdanie, że w tej chwili, jeśli chodzi o agenturę w Kościele, a szczególnie agenturę umocowaną bardzo blisko zarówno episkopatu działającego w Rzymie na soborze i na przyjazdach episkopatu. Notabene ksiądz Czajkowski donosił na arcybiskupa Kominka. Sytuacja jest taka. Jakie jest pana zdanie, panów zdanie na całkowite fałszowanie tych okoliczności, a przy okazji IPN, bo tutaj wydaje mi się, że największym znawcą tych problemów jest doktor Witkowski, nie, z całym szacunkiem, nie pan doktor. Opublikował to już, tylko że zdaje się, doktor Witkowski jest tutaj passé, opublikował to już na początku lat 2000 te dokumenty. I teraz tak, jak panowie kwalifikują takie rzeczy, że prymas senior, co prawda, składa gratulacje, arcybiskup łódzki twierdzi, że Czajkowski to jest w ogóle bardzo porządny ksiądz i w ogóle prawdopodobnie będzie wyniesiony może nawet na ołtarze, a w trzecim wypadku, jak się widzi na te buzie, które były dzisiaj, zapełniły Kolegium Novum, to są te same osoby, które teraz już na prawdziwego księdza prałata Jankowskiego za przeproszeniem wylewają kupły po myj, to co się w tej chwili dzieje według panów, szczególnie jeśli chodzi o episkopat? Dzisiaj na sali nie widzę nikogo w koloradce, natomiast tam samych profesorów w koloradkach było chyba 10. Wszyscy mieli brawo. Dziękuję bardzo. O Jezu, sprawa Czajkowskiego. No, sprawa jest powszechnie znana, że tak... Księdza, przepraszam, tak powiedziałem, księdza Czajkowskiego. Sprawa jest powszechnie znana, no jeżeli, no sprawa oczywiście była jak zawsze skomplikowana, no zaglądając do tychże zapisków Wyszyńskiego, no tam jest lakoniczna adnotacja. Dzisiaj ksiądz Czajkowski został naprostowany. I możemy tu to interpretować tak albo inaczej. Co to znaczy naprostowanie? Czy tak powiem, no sprawa była, z tego co ja się orientuję, to ona była już znana w latach 60., no to było to naprostowanie, jak myślę, chociaż być może chodziło też o inne wątki, nie tylko o relacje ze służbą bezpieczeństwa, to też z wywiadem PRL, to był raczej departament czwarty przede wszystkim, chociaż on też występował w Rzymie. Jeżeli chodzi o relacje z Kominkiem, to była bardziej skomplikowana sprawa. Oni uważali, nie ufali w tej sprawie, bo oni jakby uważali, że on jest narzędziem jednak Kominka, który prowadzi swoją skomplikowaną grę. Już nawet nie będę tutaj interpretował, o co tutaj chodzi. Tutaj generalnie Kominek był w bardzo trudnej sytuacji, bo on jakby był tylko administratorem nieistniejącej wówczas praktycznie archidiecezji, a chciał jednak zostać tym prawdziwym metropolitą i też chciał, ponieważ tak samo jak
zwyczajowo uważa się, chociaż podobno w Watykanie wcale tak nie uważa się tak do końca, ale no, że są takie kardynalskie stolce, no to właśnie takim stolcem był Wrocław. I tutaj była bardzo cienka gra samego Kominka, żeby właśnie no, też jakby nie przekroczyć pewnych granic w stosunkach z władzami. Jakieś tam były kombinacje z Niemcami, kombinacje z Kliszką. Tutaj jest rola odegrana przez nieżyjącego już Ignacego Krasickiego, bardzo istotnego gracza w tych, tego nie będziemy tutaj być, może mogą, no Witold, a później Witoldzik, bardzo ciekawa postać odgrywająca tutaj też, tutaj jakby on przekraczał granice typowej agentury, on jakby był tak zwanym kreatorem koncepcji operacyjnych, mówiąc tym językiem, także to są bardzo ciekawe sprawy. Rzeczywiście pan trafnie wskazał na przypadek późniejszego biskupa Dąbrowskiego, to rzeczywiście on był tą osobą, która wynosiła te protokoły, rzeczywiście zachowały się, on dostał dużo więcej tych pieniędzy tak naprawdę, zachowała się, że tak powiem, jakby informacja, że właśnie został on specjalnie nagrodzony za zasługi w czasie Soboru, natomiast jego największą zasługą, co jest moim ustaleniem i mogę się nim tutaj podzielić, to jest to, że to on właśnie wykradł treść słynnego listu biskupów polskich do biskupów niemieckich. Istnieje mit, że to właśnie zrobił Krasicki i otrzymał ten dokument od Kominka, to nieprawda. Kominek mu tego listu nie dał, czyli Krasickiego, chociaż rzeczywiście odbywał z nim liczne rozmowy i narady i sympatycznie obaj, nawet jakby sprawiało to wrażenie pewnej sympatii osobistej między obydwoma przedstawicielami no, kościoła i wówczas władz komunistycznych funkcjonujących w Rzymie, natomiast rzeczywistym, no to jakby to możemy rozmawiać, no to po prostu była taka sytuacja trochę nietypowa, ponieważ w kościele polskim nie zauważono, że się zmieniła głowa kościoła niemieckiego i wysłano list biskupów polskich i biskupów niemieckich do złego adresata. Co jakby... Ale skoro już mówimy o biskupach i arcybiskupach, to może też wyjaśnimy biskup Życiński. Bo tu krąży nie dużo. Wiem, ja tej sprawy w ogóle nie znam tak naprawdę, więc się nie wypowiem. Cezary. No, znam łącznie z tym, że rozmawiałem z oficerem prowadzącym Życińskiego, ale to oczywiście jest troszeczkę na marginesie naszych rozważań, ponieważ TW Filozof nie działał na kierunku watykańskim. Natomiast dla mnie mimo tego, co sam Życiński na ten temat mówił, to jest jednak człowiek, który dał się zwerbować i dał się zwerbować przy okazji paszportów. Pytanie, no, ponieważ nie zachowała się jakoś szczególnie bogata dokumentacja tego, co donosił, natomiast wiemy, że tych spotkań było sporo. Tam w ogóle była ciekawa sytuacja, ponieważ on nie został zwerbowany przez bezpiekę krakowską, ale przez bezpiekę częstochowską, ponieważ swoje seminarium duchowne Częstochowa wówczas miała w Krakowie i on, nie pamiętam jak się nazywa ulica, na której był wydział paszportowy w Krakowie. No w każdym razie naprzeciwko tego wydziału paszportowego Życiński się tak bronił, że on tam chodził po paszporty, ale kłamał po prostu, dlatego że po stwierdzeniu, pod jakim adresem spotykał się z funkcjonariuszami częstochowskiej bezpieki, no okazało się, że naprzeciwko paszportów oni mieli swój lokal kontaktowy naprzeciwko wydziału paszportowego i to rzeczywiście była ta ulica, na którą chodził, tylko nie do wydziału paszportowego, tylko był wprowadzany do lokalu kontaktowego, co w moim przekonaniu oznacza już tajną i świadomą współpracę. Ja rozmawiałem z ostatnim jego oficerem prowadzącym, który do dzisiaj mieszka pod Częstochową i to był człowiek, który przyznawał, że rzeczywiście były spotkania o charakterze operacyjnym z Życińskim, natomiast każdy, kto zna Życińskiego, wiedział, że to jest człowiek, który przede wszystkim lubi słuchać sam siebie. Taki troszeczkę typ narcystyczny były, no i ci
esbecy też wspominali, że jego tam dywagacje filozoficzne, stąd zresztą pseudonim to był filozof, one no, na dłuższą metę też były nie do zniesienia, no ale jakieś tam informacje pozyskiwali, ale w związku z, no, z dużym wybrakowaniem akt nie jesteśmy w stanie tego stwierdzić. Natomiast jeżeli miałbym się odnieść do Czajkowskiego, to Czajkowski ma jedną zasługę, a mianowicie chyba jest jedynym mi znanym przypadkiem człowieka, który się do tej współpracy przyznał. I no zresztą został usunięty ze środowiska więzi. Wszyscy inni zidentyfikowani agenci zawsze idą w zaparte i Czajkowski chyba był jedynym, mówię o duchowieństwie, no bo w przypadku nieduchownych. Ja mogę też wymienić nieżyjącego już profesora Borowskiego, który może nie chciał ze mną rozmawiać, ale nie zaprzeczył, jak napisałem do niego, pytając się, czy jakaś konkretna sytuacja, która była też jakby istotną dla historii Kościoła, bo to była jego odnotowana w dokumentacji aparatu bezpieczeństwa wywiadu, rozmowa z bardzo ważną osobą w Kościele, która mówiła różne ciekawe rzeczy na temat właśnie Kościoła jako takiego i to jest jakby ważna relacja. Tutaj jakby ta osoba to już, no, znaczący kardynał, tak powiedzmy, późniejszy bliski współpracownik Jana Pawła II, ale tak, bo ona oczywiście nie miała świadomości z kim, ona, że rozmawia poza tym, że rozmawia z profesorem jezuitą, że też rozmawia z osobą, która te informacje zaniesie do oficera Departamentu Pierwszego, tak? Więc jak napisałem w tej sprawie, no to nie zaprzeczył, tak? Powiedział, no tak, taka sytuacja miała miejsce, aczkolwiek nie miał ochoty, że tak powiem, wracać, jakby odbyć jakiejś takiej rozmowy typu, tak powiem, opowiedzieć, jak to było. Bo nie ukrywam, że to była taka, no, rodzaj zaproszenia do jakiejś rozmowy, bo to jednak trzeba rozumieć motywację, rozumieć, no, też jakby jak to wyglądało. No, tutaj jakby akta, dokumenty nie mówią wszystkiego i też o tym trzeba pamiętać, trzeba je traktować bardzo krytycznie i też jakby tak jak na to patrzę, to też jest przegląd różnych taktyk przyjmowanych przez tych ludzi, którzy no, są nachodzeni, często szantażowani. Tutaj są no, różne mniejsze lub większe upadki ludzkie z całą bezwzględnością wykorzystywane. No i no, jest na przykład zjawisko ucieczki, tak? Ucieczki po prostu ze stanu duchownego, jakby wyraźnie zauważalne statystycznie, bym powiedział, w grupie tych ludzi, o których wspominałem wcześniej, czyli tej tak zwanej agenturze perspektywicznej, jest grupa ludzi, która po prostu wystąpiła z Kościoła, bo uznała, że to jest najbezpieczniejsza jakby droga ucieczki, tak? No bo no, tutaj no, kariera w Kościele, no, za taką cenę, no nie chcę tego robić, no, no to zostanę no, doradcą w motozbycie. No to takie były często historie ludzkie. Proszę, następne pytanie. Ja mam pytanie pierwsze do pana Gmyza, właściwie to są trzy pytania. I co teraz robi właśnie Tomasz Turowski i jak ostatecznie można by ustalić jego rolę w katastrofie smoleńskiej? Co sądzi pan redaktorze Gmyz o Piotrze Jeglińskim? Drugie pytanie. I trzecie, czy będąc teraz ostatnio przez dłuższy czas w Berlinie, dotarł pan może do jakichś ciekawostek na temat Oscara? A do redaktora Gadowskiego, ponieważ nie miał okazji się tu popisać, to niech chociaż powie, jak teraz wygląda sprawa Gadowski kontra dekan i Ringer Axel Springer. Kolega Cezarek Wyster ma. Tylko ja mam na 200 tysięcy. Jeżeli chodzi o Tomasza Turowskiego, to oczywiście nie mam bieżącego kontaktu z Tomaszem Turowskim, natomiast no, ostatnie jego publiczne wystąpienie to było wystąpienie w programie Witolda Jurasza w Polsacie jakieś pół roku temu, ale on nie mówił tam o tym, co robi. Natomiast jest ciekawa rzecz, że jeden z moich znajomych spotkał Tomasza Turowskiego na Okęciu, na lotnisku, szykującego się do wsiądnięcia do samolotu lecącego do Moskwy. A dlaczego to jest ciekawe? Dlatego, że ta linia obrony Turowskiego poświadczona ostatecznie przez sąd najwyższy mówiła, że to jest człowiek, który działał
w stanie wyższej konieczności. Przypominam, że to jest klepnięte przez Sąd Najwyższy orzeczenie sądów dwóch niższych, poprzedniej, drugiej instancji, mówiące, że Tomasz Turowski, który był kadrowym oficerem Służby Bezpieczeństwa, podał, nie skłamał w swoim oświadczeniu lustracyjnym, czyli to w swoim całym majestacie Sąd Najwyższy klepnął. I to jest coś, co pozostaje niestety w polskim obrocie prawnym rzeczą oburzającą, no ale to twierdzenie, o które się oparł Sąd Najwyższy, utrzymując, że Turowskiemu i jego agenturze mogłoby grozić jakieś niebezpieczeństwo w świetle faktu tego, że był widziany w poczekalni samolotu do Moskwy, no czyli jakby Rosjanie, mając stuprocentową pewność, że był to oficer nie tylko Służby Bezpieczeństwa, ale po 89 najpierw Zarządu Wywiadu Urzędu Ochrony Państwa, a następnie Agencji Wywiadu do emerytury, no jakoś dziwnym trafem, przynajmniej nic o tym nie wiemy, na Szeremietiewie czy na Wnukowie go nie zawijają. Więc wizy też dają. Zresztą to dla mnie bardzo zabawna rzecz była, bo też się dużo z Gazety Wyborczej dowiaduje o Tomaszu Turowskim. Tam oni opisali taką scenę, która wydawała im się, że robi dobrze Turowskiemu, a mianowicie jak już Turowski został zidentyfikowany i postawiono mu zarzuty lustracyjne, no i tam Czuchnowski opisuje, jak to wygląda, i taki oburzony, że otwartym faksem wysłali do niego wezwanie do stawiennictwa się przed prokuratorem lustracyjnym, i on organizuje imprezę pożegnalną w Moskwie, w polskiej ambasadzie, na którą, jak przypuszczam, opowieść Turowskiego dla Czuchnowskiego. Nie spodziewam się, żeby to było jakieś inne źródło, i podchodzi do niego oficer, przypuszczam, że służby wnętrznej rozwiedki, który mówi: «Дорогой Tomasz, my ciebie nigdy by niczego nie zdziałali, twoi ciebie kinuli, czyli my byśmy tobie nic nie zrobili, twoi cię puknęli». I to też świadczy o pewnej dziwnej roli Tomasza Turowskiego. Natomiast z czego on w tej chwili żyje? Został pisarzem. Trzy książki wydał, tak? Książki. Za mną chyba ich nikt nie czytał. Ja je czytałem. Całą trylogię? Nie całą trylogię, ale rzeczywiście niektóre z nich dzieją się w tej Moskwie, więc jeżeli kogoś interesuje działalność wyobrażona wywiadu, już chyba tego agencji, chyba wywiadu, tak. W Moskwie w latach 90. no to wspomnienia, oczywiście to ja rozumiem, że to są wszystko fantazje, czy jak to się nazywa, fikcja literacka, ale w każdym razie no jest pisarzem, nawet byłem na spotkaniu autorskim. Ja nawet na targach książki autograf wziąłem. Także no interesujemy się naszymi bohaterami. Już przychodzę. No, myśmy postawili Piotrowi Jagiellońskiemu, nie tylko ja, ale parę osób, bo Piotr Jagielloński był moim wydawcą również. No, postawiliśmy parę pytań, na które publicznie te pytania zostały postawione, kiedy okazało się, że na początku lat 90. no, podejmował przedsięwzięcia gospodarcze o charakterze gospodarczych, między innymi z Aleksandrem Makowskim. No, do tej pory jakby Piotr Jagielloński na te publicznie postawione pytania, między innymi przez Piotra Wojciechowskiego czy obecnego tutaj profesora Cęckiewicza, ale również innych osób, nie odpowiedział. Ja od momentu, w którym się podpisałem pod tym listem do Piotra Jagiellońskiego, odpowiedzi nie dostaję. Ja uważam Piotra Jagiellońskiego rzeczywiście za edition spotkania, za bardzo zasłużoną tą, natomiast te jego kontakty z początku lat 90. no moim zdaniem one wymagają pewnego rodzaju wyjaśnienia, bo Piotr Jagielloński nie jest człowiekiem głupim, no, jest wręcz człowiekiem, który miał... Czy to po prostu nie jest Turowski znowu, tak? Czy to po prostu nie jest znowu Turowski, tak? No przecież to byli najbliżsi przyjaciele. Do czasu. Do czasu. Nie wiadomo, w którym momencie ja nie pamiętam po prostu, kiedy pan Piotr Jagielloński zorientował się, dowiedział się o tej... Faktem jest, że to Piotr Jagielloński zainteresował mnie tym tematem, i no, dzięki niemu zdobyłem dużą
ilość informacji o samym Tomaszu Turowskim, natomiast no, chciałbym usłyszeć na odpowiedź na te pytania sformułowane w liście. Jeszcze padło trzecie pytanie. Więc tak, no, ja od razu i tutaj pewien rodzaj pochwały pod adresem IPN-u, od razu muszę powiedzieć, że Instytut Pamięci Narodowej jest dużo lepiej zorganizowany niż ta instytucja, którą Państwo znają jako Urząd Gałka, czy też Bittlera, czy obecnie Jana, czyli Urząd do Spraw Byłych Akt Służby Bezpieczeństwa, tego Stasi. I ja do tej pory nie natrafiłem na... A szukałem, nie natrafiłem na ślad Oskara, natomiast natrafił na niego, na ten ślad badacz, który jest w IPN-ie, czyli Filip Gańczak, który zidentyfikował źródło rzeczywiście o tym pseudonimie pracujące na terenie Polski dla Stasi. Natomiast problem polega na tym, że to nie jest Trójmiasto, to jest Lublin. I był to, ja w tej chwili nazwiska nie pamiętam, ale odesłałbym do, bo to chyba nawet w jednej z książek w przypisie się znalazło, ale w tej chwili nie pamiętam nazwiska. To był człowiek, który został albo na KUL, albo na UMCS przysłany i rzeczywiście był zwerbowanym agentem, czyli IM, inoficjelem Mitarbeiter. Stasi, to jest na razie jedyne źródło o tym pseudonimie, co do którego wiemy, że działało na terenie Stasi, na terenie Polski. Natomiast no, oczywiście jest pewien problem, dlatego że trzeba też pamiętać, jak mówię, że jest gorzej zorganizowany niż Polski Instytut, to znaczy nasze archiwum jest dużo lepiej moim zdaniem zorganizowane niż to archiwum niemieckie, dlatego że no, ta baza danych, która działa w IPN-ie, znana jako archiwum cyfrowe, jest o wiele lepszą pomocą w samodzielnym wyszukiwaniu źródeł, a zwłaszcza uzupełniona o bazę kartoteki, niż ta baza, która jest w Berlinie ulokowana i tam no, ona w dużej mierze jest niezdigitalizowana. Jedyne takie... No oni po prostu, tak w uproszczeniu mówiąc, przejęli tych archiwistów w gruncie rzeczy po Stasi i posługują się tymi pomocami archiwistycznymi, którymi się posługiwano nowoczesnymi nowe czasy, bo to były takie przeszukiwaczki na przykład kartotek kart perforowanych, ale delikatnie mówiąc, to już dzisiaj jest prehistoria. To znaczy jedną ciekawą rzecz już odkryłem w tym, a mianowicie odkryłem, że PESEL nie jest polskim wynalazkiem, tylko że Stasi stosowało ten sam numer o takiej samej strukturze do oznaczania swoich zainteresowań operacyjnych osobowych. To się nazywało Personalkennzeichen, który jest wypisz, wymaluj, dokładnie posiada strukturę numeru PESEL i służył do po prostu Stasi, co też pokazuje, jakie jest źródło. No trochę jest, a to jest bardziej skomplikowana, tutaj nie będziemy na pewno wchodzić, bo to może na odrębne spotkanie, bo to jest pasjonująca historia, właśnie historia jak PESEL i w ogóle rewolucja komputerowa wiązała się w Polsce ze służbami specjalnymi, z wywiadem. Tam zresztą występuje w roli głównej słynna ofiara, inżynier Karpiński, który no, był też zaangażowany w taką operację, która była no, bardzo podobna w gruncie rzeczy do łamania enigmy, do łamania szyfrów zachodnich ambasad. To były te słynne K-202, one potem między innymi były wymyślone, natomiast potem stworzono taką legendę, że to była taka ofiara. To dużo bardziej skomplikowana jest historia, zresztą mój kolega bardzo ciekawe, z IPN-u ją opisał, więc to jakby już dość dawno, także to jakby troszeczkę tylko, po prostu wydaje mi się, że jakby ten temat w ogóle jakby nie został jakby do tej pory szerzej poruszony, aczkolwiek jest bardzo, bardzo ciekawy i tutaj można też dostrzegać w tym pewną, też jakby no takie unowocześnienie po prostu, zmianę sposobu myślenia, także nad kontrolą nad społeczeństwem. Tak? To jest pewna też filozofia rządzenia w systemie komunistycznym i to jakby no taki trochę temat do bardzo ciekawej debaty, myślę. Tak, no zdecydowanie uważam, że temat PESEL-u jest, my nie mamy świadomość, że to, co do dzisiaj funkcjonuje, było wymyślone na potrzeby państwa totalitarnego,
ale rzeczywiście narzędzie było doskonałe. I dlatego funkcjonuje do dzisiaj. Zresztą pierwsze duże nowoczesne komputery, które do Polski dojechały, to dzięki Niemcom to były Siemensy, które właśnie zostały importowane na potrzeby systemu PESEL i Amerykanie mieli wtedy ograniczenia. Według mojej wiedzy to jednak to byli Francuzi i Bell, ale no to nazwa jest taka myląca, to jest francuska firma. Nie, ja na filmach, na którym rozpakowują te znaki Siemensa, to logo. Siemens rzeczywiście z tego co pamiętam. Już nie spierajmy się, bo... To temat na inne spotkanie. Ucinamy dyskusję o tych bazach. Proszę, jeszcze jest szansa na kolejne pytanie. O dekanie, no nie, tutaj niewiele się da powiedzieć, bo to jest... Już mówię, to jest trochę z boku tematu, także przepraszam. Trwa czas mediacyjny. Sąd wyznaczył mediację pomiędzy Axel Ringer, Axel Springer a mną. Ta mediacja ma potrwać 2 miesiące. Ja mediatora nie ma, z tego co wiem, ale ja też swoją pozycję mediacyjną ustaliłem bardzo wyraźnie. Powiedziałem, że nie zmienię ani kropki. Mogę jedynie negocjować przeprosiny ze strony Ringer, Axel Springer. Znaczy negocjować w sensie, jakie to mają być przeprosiny i tyle. No. Jestem bardzo uległy wobec Ringer, Axel Springer. Ale to z boku tematu. Bardzo proszę o kolejne pytanie. Dzień dobry Państwu. Wojciech Dobrzyński, Narodowy Instytut Studiów Strategicznych. Ja może z racji swojej profesji, moje pytanie będzie dotyczyło tego obszaru, który Państwo żeście tutaj nie poruszyli, bo bardziej mnie interesuje oprócz kwestii anegdotycznych, nawet personalnych czy finansowych, które były związane z agenturą, bardziej to, czy Państwo dotarli w dokumentach, w jaki sposób byli zadaniowani owi agenci, jakie były wyznaczane cele i jakie to miało konsekwencje potem dla naszej rzeczywistości po 1989 roku. Czy tutaj Państwo doszliście do jakiegoś resume, czy doszliście już do jakichś konkluzji, które mogłyby wskazywać, w jaki sposób ta nasza transformacja, do której teraz mamy szereg wątpliwości, delikatnie mówiąc, jak tutaj służby działały w tym obszarze, i czy w dokumentacji macie Państwo jakieś potwierdzenie, które by pokazywało, jak była formułowana ta nasza transformacja? Dziękuję bardzo. Ja zacznę tylko od anegdoty i powiem, że akurat czytałem opis, jak był zadaniowany Marek S., agent Służby Bezpieczeństwa, działający w Tygodniku Powszechnym, przyjaciel, tak się tytułujący, przyjaciel Karola Wojtyły. Otóż on w pewnym momencie pilnował zakładania nowego podsłuchu w kurii biskupiej w Krakowie, bo wokół starego pojawiła się obwoluta kurzu i mógł być zdekonspirowany, więc ekipa techników SB zmieniała podsłuch i jakby na czatach stał właśnie pan Marek S., członek redakcji Tygodnika Powszechnego. W pewnym momencie pojawił się, tak był zadaniowany, pojawił się Krzysztof Kozłowski, który zmierzał do redakcji. No, bardzo nerwowo się zrobiło tam wylegitymowanie przez funkcjonariusza MO, bo to wszystko było jakby w ramach tej operacji, żeby opóźnić przyjście. Technicy w ostatniej chwili się zwinęli. Jedyna szkoda to po prostu zabrudzone spodnie Marka S. Bo to wszystko jest w aktach, że po prostu z emocji nie wytrzymał. Ale to anegdotycznie opowiadam, natomiast proszę o poważne odpowiedzi. Z tym zadaniowaniem to było różnie w zależności od stopnia świadomości danego agenta, że współpracuje. No, oczywiście tacy agenci jak Pękowski byli zadaniowani. Było parę osób, które rzeczywiście ich współpraca na tym kierunku watykańskim można określić jako w pełni świadomą współpracę, w dodatku współpracę świadomą z kim współpracują, czyli nie werbunek pod obcą flagą. No i to były osoby, którym zlecano przede wszystkim pozyskiwanie informacji z kolejnych obszarów. Natomiast jeżeli pyta mnie pan o transformację, to ja powiem, że nie uważam, żeby tylko i wyłącznie dziełem przypadku był fakt, że te rozmowy, które miały doprowadzić do sukcesu Okrągłego Stołu, toczyły się w ośrodku Departamentu Pierwszego,
w którym to zresztą ośrodku była również werbowana agentura, bo jeden z... I to też po raz kolejny można powiedzieć, że pewnego rodzaju interwencja boska nastąpiła, ponieważ Służbie Bezpieczeństwa udało się zwerbować księdza wyjeżdżającego do Rzymu, który miał zostać archiwistą w tajnym archiwum watykańskim i został zwerbowany. Ostatecznie ten proces werbunkowy został klepnięty i utrwalony na taśmie właśnie w ośrodku w Magdalence. Nie wiem, czy Państwo zdają sobie sprawę, że ośrodek w Magdalence nie znajduje się w Magdalence. To jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, bo wszyscy mówią Magdalenka, on formalnie znajduje się w Sękocinie Starym. Więc to też jest pewnego rodzaju ciekawostka, czyli po drugiej stronie jezdni. No ale to... Wszystkie ekipy, które robią jakieś filmy o Magdalence, jeżdżą do ośrodka, obecnego ośrodka Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, który jest rzeczywiście w Magdalence, ale to nie ta Magdalenka, żeby było zabawniej, ale to na marginesie. I ten człowiek został tam zwerbowany. W Departamencie Pierwszym strzelały korki od szampana, ponieważ uplasowanie agenta w takim miejscu, jakim było tajne archiwum watykańskie, dawało de facto dostęp do nie wszystkich, ale bardzo dużej części informacji, które spływały ze wszystkich dykasterii, kongregacji do tego właśnie archiwum, i ten człowiek się miał zajmować. No i pierwszego dnia w pracy on wszedł na drabinę i spadł z tej drabiny i przetrącił sobie kręgosłup. Ponieważ nie miał włoskiego ubezpieczenia jeszcze wówczas, więc jego leczenie we Włoszech byłoby zbyt drogie i musieli go ściągnąć z powrotem do Polski. Na to miejsce już pojechała jakaś osoba, której Służba Bezpieczeństwa nie zwerbowała, więc tego typu palec Boży też czasami się w tej inwigilacji Watykanu. Ksiądz zresztą żyje do dzisiaj, no, ale niestety nie był skłonny do większych wynurzeń, mieszka pod Poznaniem. Natomiast jeżeli chodzi o samo przygotowanie do transformacji ustrojowej, to Departament Pierwszy w moim przekonaniu odegrał, a zwłaszcza te struktury Wydziału 10 czy Wydziału 14, odegrały bardzo dużą rolę. I tu też bardzo ciekawa lektura tej książki Turowskiego, podyktowanej Czuchnowskiemu i Kublikowej. Tam jest ciekawa informacja o tym, że Turowski już po powrocie do kraju spotkał się z kimś, kto się ukrył, nie, być może jeszcze był jako kleryk, chyba tak, w tej chwili nie pamiętam, spotkał się z jakimś ukrywającym się działaczem podziemia z Gdańska. Tych działaczy nie było dużo, więc możemy się domyślać, w jakim kręgu to się poruszało. No i dziwnym sprawem część tych działaczy, która się ukrywała, potem miała dość duży wpływ na tą transformację ustrojową. Przy okrągłym stole od razu, proszę Państwa, powiedzmy sobie szczerze, nie siedziały dwie strony, tylko siedziały trzy strony, mimo okrągłości tego mebla, dlatego że Kościół katolicki, który był tam reprezentowany, to nie jest tak, że on reprezentował również opozycję. Nie, Kościół katolicki częściowo reprezentował opozycję, ale w dużej mierze reprezentował również swoje własne, w tym interesy o charakterze merkantylnym. I tą rzeczą, która w moim przekonaniu była dla Kościoła marchewką obok tego kija, czyli tych czterech niewyjaśnionych do dzisiaj zgonów księży na przełomie lat 80. i 90. już w trakcie okrągłego stołu, to proszę. Tak, no, mówię, na przełomie 80. i 90. lat to była swoistego rodzaju kij, ale Kiszczek, no, który w moim przekonaniu był inteligentniejszym człowiekiem od Jaruzelskiego, wiedział, że sam kij to nie wystarcza i że trzeba dać również marchewkę. I tą marchewką był pakiet trzech ustaw uchwalonych jednego dnia, jeżeli ktoś dzisiaj się czepia szybkości procesu ustawodawczego. No to ten proces w przypadku ustawy o stosunku państwa do Kościoła rzymskokatolickiego, o zabezpieczeniu emerytalnym duchownych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, to była ewidentna marchewka dla Kościoła rzymskokatolickiego, wobec czego Kościół katolicki, który uzyskał na mocy tych trzech rzeczy więcej niż w przedwojennym konkordacie,
no już nie był taki bardzo skłonny, żeby stawiać opór bardzo zdecydowany władzy komunistycznej i stąd ten początek lat 90. No to jest taki pewien rodzaj fraternizacji, jaką odbywają również ludzie Kościoła z przedstawicielami Służby Bezpieczeństwa, czyli z Kiszczakiem i et consortes. I to, że, bo tak naprawdę uchwalenie tych trzech ustaw też było konsekwencją Okrągłego Stołu, to, że 26 maja 1989 roku, jeżeli dobrze pamiętam, albo maj, w każdym razie druga dekada maja 89 roku. Czyli nie przez Sejm kontraktowy, czyli przez jeszcze Sejm w pełni kontrolowany przez komunistów. No, tak powiem, dają, to się bierze. No to, tak powiem, no to tutaj trudno zrobić Kościołowi z tego powodu zarzuty i to niekoniecznie za to coś trzeba kwitować, już bez przesady. Ten system się wtedy już walił ewidentnie. To później. Samsonowicz. Proszę Państwa, jeszcze ostatnie pytanie, bo już dosyć długo, to już uwaga jest też rozproszona, więc proszę o ostatnie pytanie. Proszę panów, proszę państwa, chciałbym zapytać, ponieważ nie jestem na bieżąco, chodzi o ekscelencję Głódzia. Czy dowiedziono jego współpracy? I jeśli tak, to czy to było TW, czy KO, czy KI? To jest pytanie do Tomka Krzyżaka z Rzeczpospolitej. On opisał oba przypadki, czyli tą współpracę zarówno z wojskówką, jak i współpracę z Departamentem Pierwszym. Ja powiem szczerze, że ja znałem tą dokumentację no, z tych materiałów informacyjnych, tych donosów, czy też meldunków, jak kto woli, no, mniejsza o terminologię, jest całkiem sporo z tego źródła. No jeszcze pozwolę sobie przypomnieć jego rola przy obiedzie Drawskim, prawda? No, nie tylko przy obiedzie. No choćby. Proszę panów, jeżeli mogę, jedno krótkie zdanie i już zawieszam głos. Czy nie jest, proszę państwa, gorszące, to, że ekscelencja Głódź, i to jest kwestia ubiegłego roku, to jest kwestia 2016 roku, patronuje inicjatywom związanym ściśle z honorowaniem żołnierzy wyklętych. Na przykład inicjatywom Gazety Polskiej, tygodnika, który bardzo cenię, owszem, nie jestem bezkrytyczny. Czy nie należałoby przerwać ten festiwal hipokryzji, choćby w kontekście tego wieprza nazwiskiem Głódź? Dziękuję. Proszę państwa, 90% wypowiedzi bardzo dobre, na sam koniec zepsuta wypowiedź, szkoda, ale proszę o odpowiedź. To znaczy dla mnie jest rzeczą oczywistą, że zarówno po pierwszej, jak i po drugiej przypadku ksiądz Głódź proszony o to, by zabrał głos w tej sprawie. Zresztą to nie jest tylko doświadczenie Tomasza Krzyżaka, to jest również moje doświadczenie, bo ja dzisiaj wiem już, że mylnie, ale traktowałem potencjalnie jedno z źródeł wywiadu nielegalnego, czyli tego, które było oznaczane w materiałach informacyjnych tylko numerem rejestracyjnym. Byłem przekonany, że to może być ksiądz Głódź, ponieważ duża część informacji pochodziła z kongregacji do spraw kościołów wschodnich, czyli tam, gdzie pracował ksiądz Głódź. Dzisiaj wiem, że się myliłem, że ustalenia, znaczy nigdy tego nie opublikowałem, no ale to było w toku pracy. I wiem dzisiaj, że ustalenia Tomasza Krzyżaka są ustaleniami, które de facto przesądzają, bo fakt, że udało się dotrzeć do materiałów zarówno wojskowych, jak i do potwierdzenia tej rejestracji tej konkretnej osoby pod tym konkretnym pseudonimem, fakt, że metropolita gdański w tej sprawie nie zabiera głosu, dla mnie jest poniekąd przyznaniem się do winy. A tutaj jeszcze warto przywołać... Nie, arcybiskup Kowalczyk akurat zabierał głos w swojej sprawie, bo akurat sprawę Capino to ja opisywałem.
Nie przyznał się, natomiast ta sprawa nie jest jednoznaczna, ponieważ jeżeli chodzi o rejestrację arcybiskupa Kowalczyka, on został zarejestrowany w takiej nieostrej kategorii, jaką jest nie kontakt ani operacyjny, ani rozpracowanie operacyjne, czyli stricte agenturalne kontakty, tylko on jest rejestrowany w kategorii kontakt informacyjny. I to jest, rzeczywiście badacze mają problem z tą kategorią. Oczywiście w instrukcji operacyjnej jest to kategoria agenturalna, natomiast jest pytanie o świadomość tej współpracy. Znaczy ona właśnie zakłada, że ten człowiek może się domyślać, ale to nie jest dopięte, to jakby nie stosuje się na przykład technik operacyjnych, chociaż rzeczywiście są też wyjątki od tej reguły, ale to trzeba to jeszcze sprawdzić w konkretnej dokumentacji. Natomiast tutaj rzeczywiście występuje nawet coś w rodzaju takiego mechanizmu, który ja określiłem w swojej książce, która niebawem, mam nadzieję, się ukaże, mechanizm dezagenturyzacji, bo nie da się ukryć, że dużo łatwiej się pozyskuje kontakt informacyjny niż prawdziwego agenta, takiego rzeczywiście manewrowego, którym można sterować. Natomiast to są sytuacje, które bardzo często mogą być dwuznacznie określane i tu jest jakby to, co jest jakby, bo odbyła się taka narada w wywiadzie dotycząca właśnie tego problemu i tam stwierdzono, jest jeszcze jedna niebezpieczna rzecz, która się wiąże z kontaktem informacyjnym, że to jest człowiek, który nie tylko udziela informacji, ale on też informacje od nas wyciąga. I to jest niebezpieczeństwo, że to jakby my tu ciągle patrzymy to w jedną stronę, że tutaj jakby jest jakiś biedny kościół, który jakby nie miał tych 2000 lat i wszystkich możliwych wrogów, mówiąc szczerze, mówiąc językiem myśliwskim, na rozkładzie, tak? Tysięcy różnych metod infiltracji przez takich czy innych przeciwników. No, jednak kościół ma swoje mechanizmy. Ja nie mówię, że ktoś tam tą drabinę pod tym księdzem tam delikatnie mówiąc poruszył, ale też nie chce mi się wierzyć i jakby z tego, co ja, oczywiście nikt tego do końca nie powie, ale rozmawiałem na ten temat między innymi z świętej pamięci ojcem Hieronimem Fokcińskim, który był osobą naprawdę wtajemniczoną w różne tego. I on mówił oczywiście wielkimi ogródkami, ale oczywiście potwierdził, że to przecież Kościół świetnie sobie zdaje sprawę, że ma tysięcznych wrogów, a ponadto jeszcze bardzo wiele przyjaciół, którzy chętnie by mu też zajrzeli w karty. W związku z tym, no jednak nie ma tak, że przyjeżdża ksiądz z Polski i zaraz ma dostęp do wszystkich największych tajemnic, no, tylko raczej ogląda się go, sprawdza, stosuje się prowokacje też. Także też jakby tutaj w ogóle nie padło włoskie służby. Co to za tamte makaroniarze? To była jedna z najlepszych, najbardziej skutecznych, najbardziej też brutalnych. Ja wcale bym się nie zdziwił, że to jakiś oficer SIFAR-u, czy ja nie wiem, w jakim to się okresie dzieje, tą drabinę tam popchnął, bo oni też potrafili bomby podkładać i tam była cała historia Gladio związku i po prostu można długo tutaj na ten temat opowiadać. Amerykanie wyłożyli olbrzymie pieniądze na środki tak zwane techniczno-operacyjne. Wszystko to się odbywało, przynajmniej moim zdaniem, w dużej mierze pod kontrolą włoskich służb specjalnych. A też ze zwykłej głupoty naszej strony, bo siedziba rezydenta przez dłuższy czas była w pokoju, który był dosłownie przy ulicy. Po drugiej stronie był tak zwany punkt zakryty służb włoskich, no, którzy mieli najnowszą technologię amerykańską. Można sobie łatwo wyobrazić, że każde słowo, które padało w pokoju rezydenta, jeżeli akurat nie udawali się on do tak zwanej kabiny cisza, której właśnie nie była kabiną ciszy, tylko hałasu. Dzisiaj nazywamy to szumidłami. Szumidłami. Oni nazywali to sieczkarnią. No generalnie ile można w tej sieczkarni wytrzymać? Jeden z oficerów zdradził mi taką tajemnicę, że bardzo chętnie on ze swoimi agentami się spotykał na plaży
nie nad morzem, tylko nad jakimś jeziorem, które tam się znajdowało, to wtedy uważali, że to już podsłuch jest bardzo trudny, jak obie strony tam krążą w kąpielówkach, ale rzeczywiście jest duże prawdopodobieństwo, moim zdaniem graniczące z pewnością, że w dużej części ta cała, to wszystko jeszcze powinno być obejrzane przez pryzmat tego, jaka była wiedza drugiej strony. I ja osobiście uważam, że ta wiedza była bardzo duża. Osobiście już mówiłem o tym, kiedy ciebie nie było. Uważam, że że te dwa źródła obcojęzyczne, które działały na kierunku watykańskim, czyli Dito i ten Jugosłowianin. Dito, Alessandro to jest ta sama osoba. No, tak, ale no, że wysokie prawdopodobieństwo, że zostali przez Włochów podesłani. No, jako... Znaczy no, w tej chwili to już nawet, ponieważ w międzyczasie trochę pogłębiłem swoją wiedzę, i wręcz jakby to nie z jakichś dokumentów tajnych przez poufnych, ale zorientowałem się, że po prostu z lektury książek poświęconych włoskim służbom specjalnym i ich metodom pracy, tam po prostu padają konkretne nazwiska i potem jakimś dziwnym trafem, później dopiero doszedłem do tej prostej informacji, że Dita pracował u człowieka, który był ewidentnym, znaczy jakby takim zdemaskowanym jakby agentem służb włoskich, po prostu w jego firmie, był jego uczniem. No to już więcej dowodów na to, że ten facet też był agentem włoskim, no trudno sobie wyobrazić. Oczywiście nie ma tego, tej stuprocentowej pewności, też nie znamy do końca tych jakby kategorii operacyjnych i to już nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, bo to jest inna służba, natomiast no, też można, ja też widziałem tak zwane no, dokumenty operacyjne, bo to jest już ciekawostki na tematy Włoch, no, premier Andreotti wyniósł całe swoje archiwum, kilkanaście metrów, może nawet kilkaset metrów bieżących, właściwie wszystkie dokumenty, kiedy trwały na jego biurko przez 40 parę lat, kiedy on pełnił najważniejsze funkcje. I tam są dokumenty wywiadu włoskiego jeszcze z lat 90., bardzo ciekawe, dotyczące Rosji zresztą. Natomiast jest na przykład dokumentacja wizyty tych dwóch przedstawicieli przez włoski kontrwywiad, no, gdzie jest zidentyfikowane, że ci dwaj panowie, z którymi przybywający przedstawiciele, jak Państwo pewnie pamiętają, na Soborze Watykańskim w wyniku bardzo skomplikowanych negocjacji z udziałem KGB, BND i jeszcze paru, oczywiście Kościoła prawosławnego i Kościoła katolickiego, ni stąd, ni zowąd na Soborze Watykańskim nie pojawił się przedstawiciel prawosławia z Konstantynopola, tylko dwóch dżentelmenów duchownych z Rosji czy ze Związku Sowieckiego. No i ta cała operacja jest oczywiście bardzo precyzyjnie kontrolowana, łącznie zachowała się dokładna dokumentacja fotograficzna, którą rzeczony Andreotti, który wtedy bodajże był ministrem obrony, czyli formalnym zwierzchnikiem służb włoskich, które wówczas miały strukturę przypominającą nieco przedwojenną polską dwójkę, czyli były wojskowe przede wszystkim, no po prostu dostaje kompletny ten materiał i tam mamy nazwiska trzech oficerów KGB, którzy spotykają tych dwóch kolegów, no bo to dzisiaj możemy jasno powiedzieć, na lotnisku, tak? I to są jakby, też trzeba o tym pamiętać, że jakby dopóki to się wszystko dzieje w kraju, to mamy sytuację, w której aparat bezpieczeństwa jest jednocześnie przede wszystkim i w ogóle aparatem represji, jakby to jest ten wymiar zastraszenia. Natomiast jak ci towarzysze jednak znajdują się już za granicą, to tam się już pojawiają prawdziwi przeciwnicy, którzy też mogą ich, za przeproszeniem, skopać w jakiejś bramie. Także tutaj jest ta sytuacja staje się bardziej skomplikowana, a oni stają się jakoś tak mniej wyrywni w tej pracy, takie mam też wrażenie. A i też księżom i innym osobom, które są przez nich, powiedzmy, nachodzeni, że tak powiem, bo ta relacja agenturalna nie zawsze jest relacją, która mówi, że ten współpracownik to współpracuje z wielką radością. Jest raczej większość przypadków to są próby jakiegoś takiego migania się, nieprzychodzenia na spotkania. A pod koniec lat 80. to już są takie dokumenty, jak to Kotowski mówił, jak Służba Bezpieczeństwa wdrożyła procedurę RWD, czyli ratuj własną D.
I zostawało się takich parę dokumentów, kiedy już agentura zdaje sobie sprawę, że nadchodzi przełom i żali się ówczesny rezydent, czyli Makowski, IRT, że zrywa im się agentura i że nic już na nich nie działa, ani to, że wyciągniemy ich sprawy z dziewczynkami, ani to, że z chłopaczkami, ministrantami, ani nawet kasy nie chcą brać. No i rzeczywiście widać, że pod koniec lat 80. ta robota kompletnie de facto trwa do 17 stycznia 90 roku, kiedy z centrali przychodzi rozkaz przejścia, rozwiązania siatki agenturalnej i przejścia na pozycję przykrycia, czyli że mają się już ze swoimi oficerami spotykać jako z dyplomatami, ale IRT wtedy zjeżdża już do Warszawy. W sumie to też w pewnym momencie to w wielu przypadkach to na jedno wychodzi, no ale to już nie wchodzimy tutaj w złośliwości tam i różnice między dyplomacją a wywiadem. No. Proszę Państwa, dzisiejsze pierwsze w nowym roku spotkanie możemy już zakończyć. Ale jeszcze jeden komunikat. Otóż przyszło mi do głowy z tego, co panowie mówią i z emocji, które się przejawiają, że chyba zajmiemy się także oficerami, pisarzami, bo namnożyło się ich już wielu. Między innymi Aleksander Makowski, który już napisał chyba 3 romanse szpiegowskie. Pan Sewerski, a właściwie pan Sokołowski, no gwiazda literatury szpiegowskiej, zekranizowany już jego tryptyk. No ale mamy też innych, też PRL-owskich pisarzy, oficerów, którzy też pisali ciekawe rzeczy. Więc chyba jedno spotkanie przygotujemy na ten temat i państwa już, tak, Turowski właśnie i tak dalej. No to przygotujemy spotkanie na temat autorskie, rozumiem, tej beletrystyki. Zaprosimy tych wszystkich autorów żyjących, bo już nie wszyscy żyją. No Henryk Bosak nie żyje, ale... Bo, tak, pułkownik Bosak nie żyje. Rzeczywiście, który chyba napisał coś z 16 tak. tomów różnych, ale... szpiegowsko-erotycznych, ale tam zresztą sporo jest ciekawostek dotyczących jego kolegów, bo są oni tam dosyć łatwo rozpoznawalni. W literaturze są oni bardziej swobodni i tam rzeczywiście można wyłapać przeróżne ciekawe informacje. Zatem zapowiadam, jedno z najbliższych spotkań będzie takim poświęcone tej beletrystyce szpiegowskiej pisanej przez szpiegów. Jestem jak najbardziej za i zwłaszcza jestem za tym, żeby jeszcze zaprosić jakiegoś zawodowego aktora, który, bo oni się lubują w opisie scen erotycznych i to jest po prostu, przy czym w przypadku, chyba Bosak był taki, ale również Turowski, tam są liczne opisy właśnie podbojów i to czytanie tego na głos to naprawdę państwu dostarczy dużej rozrywki. Ojej, nie bądź złośliwy, no biedak przez cały dłuższy czas by udawał kleryka i trochę mu tam... No, musi gdzieś to libido znajdź ujść. To jest kontradysta. On sam chyba nie napisał powieści szpiegowskiej, więc w tej kategorii się nie mieści. Chociaż wiem, do czego pan zmierza, ale to też temat innego spotkania. Proszę państwa, bardzo dziękuję panu redaktorowi Cezaremu Gmyzowi i panu doktorowi Władysławowi Buchakowi za to, że dziś nam towarzyszyli. I mam nadzieję, że wzbogacili państwa wiedzę, a państwu dziękuję za cierpliwość i za miłą atmosferę. Do zobaczenia za miesiąc.